Lyman Frank Baum, czarnoksiężnik z krainy Oz. Czyta Irena Kwiatkowska. Cyklon. Gdzieś na wielkich preriach w Kansas, razem z wujkiem Henrykiem, farmerem i jego żoną ciocią M, mieszkała mała Dorotka. Ich domek był nieduży, bo drewno na jego budowę trzeba było przywieźć pociągiem z bardzo daleka. Miał cztery ściany, podłogę i dach, co tworzyło jedną izbę, w której znajdowały się nieco zardzewiały piec kuchenny, kredens, gdzie trzymano naczynia, trzy czy cztery krzesła, no i łóżka. W jednym rogu izby stało wielkie łoże, w którym spali wujek Henryk i ciocia M, a w drugim małe łóżeczko Dorotki. W domku nie było ani strychu, ani piwnicy, jeśli nie liczyć wykopanej ziemianki, zwanej wichrową piwnicą. Domownicy mogli się w niej skryć, gdyby pojawiła się jedna z tych strasznych trąb powietrznych, potrafiących roztrzaskać każde napotkane na swej drodze domostwo. Do tej małej, ciemnej jamy wchodziło się po drabinie, przez klapę znajdującą się w podłodze na środku izby. Kiedy Dorotka stawała przed domkiem i rozglądała się dookoła, w którąkolwiek stronę spojrzała, widziała jedynie wielką, szarą prerię. Ani jedno drzewko czy domek nie zakłócały monotonii tej płaskiej, rozległej, ciągnącej się aż po horyzont krainy. Zaorana ziemia była tak spalona przez słońce, że wyglądała jak popękana skorupa. Nawet trawa nie była tu zielona. Promienie słoneczne popaliły źdźbła, aż zrobiły się tak szare, jak wszystko dookoła. Dawno temu domek pomalowany był kolorowo, ale farba popękała od gorąca, potem zmyły ją deszcze. Teraz więc wyglądał równie smutno i szaro, jak cała preria. Gdy ciocia M przyjechała, żeby tu zamieszkać, była śliczną, młodą kobietą. Jednak słońce i wiatr zmieniły także i ją. Odebrały jej oczom wesołe iskierki, pozostawiając w nich surową szarość. Pozbawiły rumieńców jej policzki. Usta utraciły karmin. Stały się teraz tak samo szare, jak całe otoczenie. Ciocia była chuda, ponura i nigdy się nie uśmiechała. Kiedy po śmierci rodziców Dorotka przyjechała tu do nich, ciocia M była tak przerażona wesołym śmiechem dziewczynki, że za każdym razem, gdy usłyszała jej dźwięczny głosik, z krzykiem łapała się za serce. Nawet teraz wciąż jeszcze dziwiła się. Cóż takiego może napawać dziewczynkę radością? Wujek Henryk także nigdy się nie śmiał. Ciężko pracował od rana do wieczora i nie wiedział nawet, co to jest radość. On także wyglądał szaro, od długiej brody aż po znoszone buty. Był zawsze srogi, poważny i rzadko się odzywał. Jedynie Toto rozweselał Dorotkę. I pewnie dzięki niemu dziewczynka nie stała się tak szara jak wszystko i wszyscy dookoła. Toto nie był szary. Był małym, czarnym pieskiem o długiej, jedwabistej sierści i czarnych oczkach, błyszczących po obu stronach śmiesznego, maleńkiego noska. Całe dni spędzał na zabawie. A Dorotka bawiła się razem z nim i bardzo go kochała. Dzisiaj jednak wszystko wyglądało inaczej. Wujek Henryk siedział na progu i z niepokojem spoglądał na niebo, które było jeszcze bardziej szare niż zwykle. Dorotka stała w drzwiach, trzymając Toto na rękach. Ona również patrzyła na niebo. Ciocia M zmywała naczynia. Z daleka, z północy, dobiegało ciche zawodzenie wiatru. Wujek Henryk i Dorotka widzieli, jak w podmuchach nadchodzącej burzy falują wysokie trawy. Chwilę później usłyszeli ostry świst, tym razem dochodził z południa,
i kiedy spojrzeli w tamtą stronę, ujrzeli smagane wiatrem trawy. Wujek Henryk podniósł się gwałtownie. — Nadchodzi huragan! — krzyknął do żony. — Zajmę się zwierzętami! I pobiegł do szopy, gdzie mieszkały krowy i konie. Ciocia M. przerwała pracę i podeszła do drzwi. Rzuciła tylko okiem i już wiedziała, że niebezpieczeństwo jest bardzo blisko. — Dorotko, szybko! — zawołała. — Schodź do piwnicy! I wtedy Toto wyskoczył z objęć Dorotki i uciekł pod łóżko. Dziewczynka pobiegła, żeby go stamtąd wyciągnąć, a tymczasem ciocia M., przestraszona nie na żarty, otworzyła klapę w podłodze i szybko zeszła po drabinie do małej, ciemnej jamy. Gdy Dorotce wreszcie udało się złapać Toto, ruszyła za ciocią, lecz kiedy była już w połowie drogi, rozległ się straszliwy huk i domek zatrząsł się tak mocno, że straciła równowagę i upadła na podłogę. I wtedy stało się coś bardzo dziwnego. Domek okręcił się dookoła 2 czy 3 razy i powoli wzniósł się w powietrze. Dorotka miała wrażenie, że znajduje się w balonie. To wiatry północny i południowy spotkały się dokładnie w miejscu, gdzie stała chatka, która w ten sposób znalazła się w samym oku cyklonu. Zwykle powietrze wokół cyklonu jest nieruchome, ale tym razem ogromne ciśnienie wiejących wiatrów unosiło domek coraz wyżej i wyżej, aż znalazł się na samym czubku trąby powietrznej. I tak już pozostał, niesiony przez całe mile, jakby był leciutkim piórkiem. Dookoła było bardzo ciemno i straszliwie wył wiatr. Ale mimo to Dorotce podobała się ta podróż. Nieprzyjemny był jedynie pierwszy moment, gdy domek zawirował i zatrząsł się gwałtownie. Potem dziewczynka miała wrażenie, jakby ktoś delikatnie ją bujał, niczym dziecko w kołysce. Toto natomiast niezbyt był tym wszystkim zachwycony. Miotał się po całej izbie i szczekał głośno, podczas gdy Dorotka siedziała spokojnie na podłodze, ciekawa, co jeszcze się wydarzy. W pewnej chwili Toto zbliżył się do otwartej klapy w podłodze i wpadł w dziurę. Dorotka zamarła. Była pewna, że już po nim, ale po chwili zobaczyła sterczące nad podłogą ucho pieska. Okazało się, że ciśnienie powietrza było tak silne, że unosiło go, nie pozwalając spaść. Dorotka podczołgała się do otworu, chwyciła Toto za ucho i wciągnęła z powrotem do izby. Potem zamknęła klapę w podłodze, żeby nic takiego już się nie powtórzyło. I tak mijały godziny. Po pewnym czasie dziewczynka zupełnie przestała się bać. Czuła się jednak bardzo samotna. Wiatr wył tak głośno, że zdawało jej się, że zupełnie ogłuchnie. Długo rozmyślała, co się z nią stanie, gdy domek wreszcie spadnie na ziemię. Ale gdy przez wiele godzin nie nastąpiło nic strasznego, przestała się zamartwiać i postanowiła spokojnie czekać na to, co zgotuje los. W końcu przeczołgała się po rozkołysanej podłodze do swojego łóżeczka i położyła się, a Toto poszedł w jej ślady. Wkrótce, zmęczona kołysaniem i zawodzeniem wiatru, Dorotka zamknęła oczy i zasnęła. Narada z mączkinami. Obudził ją wstrząs. Był tak nagły i silny, że gdyby nie to, że leżała na miękkim łóżku, mogłaby się bardzo mocno potłuc. Na szczęście jednak nie stało się nic złego. Na moment zaparło jej tylko dech i nie bardzo wiedziała, co się stało. Toto przytulił swój zimny nosek do jej buzi i rozpaczliwie zaskomlał. Dorotka usiadła i zrozumiała, że domek już się nie kołysze. Nie było też już ciemno.
Przez okno wpadały jasne promyki słońca, zalewając swym światłem całą izbę. Dziewczynka wyskoczyła z łóżka i podbiegła do drzwi, a Toto podążył za nią. Gdy je otworzyła, aż krzyknęła ze zdziwienia i szeroko otwartymi oczyma rozglądała się dookoła, nie mogąc uwierzyć, że znajduje się w tak pięknym miejscu. Cyklon bowiem upuścił tymczasem domek, a trzeba przyznać, że jak na cyklon zrobił to całkiem delikatnie. W najcudowniejszej krainie, jaką można sobie wyobrazić. Między wspaniałymi drzewami, uginającymi się pod ciężarem dorodnych, soczystych owoców, rosła soczysta zielona trawa. Wszędzie pełno było cudownych kwiatów, a na drzewach i krzakach śpiewały różnobarwne ptaki. Tuż obok, zamknięty zielonymi brzegami płynąc, szemrał maleńki lśniący strumyczek, wprawiając w zachwyt dziewczynkę, która tak długo mieszkała na suchej, szarej prerii. Kiedy tak stała, ciesząc oczy przepięknym widokiem, zauważyła nadchodzącą w jej kierunku grupkę najbardziej dziwacznych ludzi, jakich w życiu widziała. Byli znacznie niżsi niż zwykli dorośli, ale jednocześnie nie tacy znowu maleńcy. Właściwie to byli wzrostu dorodki, jak na swój wiek całkiem wyrośniętej. No, ale oni wyglądali na dużo od niej starszych. Grupka składała się z trzech mężczyzn i jednej kobiety. Wszyscy byli bardzo cudacznie ubrani. Na głowach mieli okrągłe, spiczaste kapelusze, z których rąd zwisały maleńkie dzwoneczki, delikatnie pobrzękujące przy każdym ruchu. Kapelusze mężczyzn były szmaragdowe, a kapelusz kobiety biały. Poza tym była ona ubrana w białą, spływającą z ramion szatę, nakrapianą maleńkimi gwiazdkami, lśniącymi w słońcu jak diamenty. Stroje mężczyzn stanowiły długie, niebieskiego koloru peleryny. Na nogach zaś mieli błyszczące buty z ciemnobłękitnymi wypustkami na czubkach. Dorotka pomyślała, że wszyscy oni są mniej więcej w wieku wujka Henryka. Może dlatego, że dwóch z nich miało brody. Ale mała kobieta była z pewnością starsza. Miała dużo zmarszczek na twarzy, prawie białe włosy i z trudem się poruszała. Kiedy mali ludzie zbliżyli się do domku, zatrzymali się i zaczęli coś między sobą szeptać. Wyglądało na to, że boją się podejść bliżej. Wreszcie mała staruszka zbliżyła się do Dorotki, pokłoniła się nisko i powiedziała słodkim głosem: — Witamy cię w krainie Manczkinów, najszlachetniejsza czarodziejko. Jesteśmy ci niezmiernie wdzięczni za zabicie złej czarownicy ze wschodu i wyzwolenie naszego ludu z niewoli. Dorotkę bardzo zdziwiła ta przemowa. Co też mała staruszka mogła mieć na myśli, nazywając ją czarodziejką i mówiąc, że zabiła złą czarownicę ze wschodu. Przecież Dorotka była małą, niewinną dziewczynką, która nikomu nie potrafiłaby zrobić krzywdy. Cyklon zabrał ją bardzo daleko od domu, a ona nigdy nikogo nie zabiła. Mała staruszka jednak najwyraźniej oczekiwała od niej jakiejś odpowiedzi. Po krótkiej chwili więc Dorotka niepewnie rzekła: Jest pani bardzo miła, ale chyba zaszła jakaś pomyłka. Ja nikogo nie zabiłam. No, to twój domek to zrobił, odpowiedziała staruszka, śmiejąc się. Na jedno wychodzi. Spójrz, wskazała na róg domu. Jeszcze tam widać jej nogi. Sterczą spod tego drewnianego bala. Dorotka spojrzała i krzyknęła z przerażenia. Rzeczywiście. Spod belki, na której stał domek, wystawały dwie stopy w srebrnych trzewikach. — Ojej, ojej! — zawołała Dorotka z przerażenia, załamując ręce. — Domek musiał spaść prosto na nią. Co my teraz zrobimy? — Nic nie trzeba robić — odparła spokojnie mała staruszka. — A kim ona była? — zapytała Dorotka. — Złą czarownicą ze wschodu, mówiłam już przecież. Przez wiele lat trzymała w niewoli Manczkinów. Musieli jej służyć dzień i noc. Teraz wreszcie uwolniłaś ich od niej.
i są ci bardzo wdzięczni za tę przysługę. A kim są mączkini? Spytała Dorotka. To mieszkańcy tej wschodniej krainy, gdzie rządziła zła czarownica. A pani jest mączkinką? Nie, ale jestem ich serdeczną przyjaciółką, chociaż mieszkam w krainie północnej. Kiedy mączkini zobaczyli, że czarownica ze wschodu nie żyje, przysłali do mnie gońca z tą wiadomością, a ja natychmiast tu przybyłam. Jestem czarownicą z północy. Ojejku, krzyknęła Dorotka. Jest pani prawdziwą czarownicą? Oczywiście, odparła mała staruszka. Ale ja jestem dobrą czarownicą i ludzie mnie kochają. Niestety nie posiadam takiej mocy jak tamta zła czarownica, która tu panowała. Gdybym ją miała, sama bym ich już dawno wyzwoliła. A ja myślałam, że wszystkie czarownice są złe, powiedziała dziewczynka trochę przerażona faktem, że oto stoi oko w oko z prawdziwą czarownicą. Ale skąd to nieprawda? W całej krainie Oz były tylko 4 czarownice, przy czym 2 z nich z północy i z południa to dobre czarownice. Jestem tego pewna, bo sama jestem jedną z nich, więc nie może być mowy o pomyłce. Te, które mieszkały na wschodzie i zachodzie, to rzeczywiście złe czarownice. Ale teraz, kiedy zabiłaś jedną z nich, w całej krainie Oz pozostała już tylko jedna zła czarownica. Ta, która mieszka na zachodzie. Ciocia M mówiła mi, że wszystkie czarownice wymarły całe wieki temu, odparła Dorotka po chwili namysłu. A kto to jest ciocia M? Zapytała mała staruszka. To moja ciocia, która mieszka w Kansas. Stamtąd właśnie przybyłam. Czarownica z północy zamyśliła się głęboko i długo stała z opuszczoną głową, wpatrując się w ziemię. Wreszcie podniosła wzrok i rzekła. Nie wiem, gdzie jest Kansas, bo nigdy nie słyszałam o tej krainie. Powiedz mi jednak, czy to cywilizowany kraj? Ależ oczywiście, odparła Dorotka. A to by się zgadzało. Z tego, co wiem, w cywilizowanych krajach nie ma już ani czarownic, ani czarodziejów, ani czarodziejek, ani wróżek. Ale widzisz, kraina Oz nigdy nie była cywilizowana, bo jesteśmy zupełnie odcięci od reszty świata. Dlatego wciąż jeszcze żyją wśród nas czarownice i czarodzieje. Kto to są czarodzieje? Zapytała Dorotka. Sam Oz jest wielkim czarodziejem, odparła staruszka, zniżając głos do szeptu. Ma większą moc niż my wszyscy razem wzięci. Mieszka w szmaragdowym grodzie. Dorotka miała właśnie zadać kolejne pytanie, kiedy stojący dotychczas bez słowa mączkini krzyknęli głośno, wskazując na róg domku, pod którym leżała zła czarownica. A co się stało? — spytała mała staruszka. Spojrzała w tamtą stronę i wybuchnęła śmiechem. Stopy zmarłej czarownicy zniknęły już zupełnie, a na ziemi pozostały tylko 2 piękne, srebrne trzewiki. — Była tak stara — wyjaśniła czarownica z północy — że bardzo szybko wyschła na słońcu. Już po niej. A te srebrne trzewiki należą teraz do ciebie. I powinnaś je nosić. Sięgnęła po buciki i strząsnąwszy z nich kurz, podała Dorotce. Czarownica ze wschodu była dumna ze swych srebrnych trzewików, powiedział jeden z mączkinów. Mają one jakąś czarodziejską moc, ale nie wiemy jaką. Dorotka zaniosła buciki do domku i postawiła je na stole. Potem wróciła do mączkinów i powiedziała. Chciałabym jak najszybciej wrócić do cioci i wujka, bo na pewno bardzo się o mnie martwią. Czy możecie mi pomóc odnaleźć drogę powrotną? Mączkini i czarownica spojrzeli po sobie, potem na Dorotkę i pokręcili głowami. Na wschodzie, niedaleko stąd, jest wielka pustynia i nikomu jeszcze nie udało się jej przebyć, powiedział jeden z nich. O, tak samo na południu, rzekł inny. Sam tam byłem i widziałem. Południe to kraj kwadlingów. Mówiono mi, dodał trzeci, że tak samo jest na zachodzie.
A poza tym jest to kraj winków, którymi rządzi zła czarownica z zachodu. Gdybyś tam poszła, uczyniłaby cię swą niewolnicą. Ja mieszkam na północy, powiedziała staruszka, a na jej krańcach rozciąga się ta sama wielka pustynia, która otacza całą krainę Oz. Obawiam się, moje złotko, że będziesz musiała zostać i zamieszkać z nami. Usłyszawszy te słowa, Dorotka rozpłakała się, gdyż poczuła się bardzo samotna wśród tych dziwnych ludzi. Jej łzy musiały bardzo wzruszyć czułych mączkinów, bo wyciągnęli chusteczki i też zaczęli płakać. Tymczasem mała staruszka zdjęła kapelusz, przyłożyła sobie jego czubek do nosa i uroczystym głosem policzyła do trzech. W tej samej chwili kapelusz zamienił się w tabliczkę, na której widniały duże, napisane kredą słowa. Niech Dorotka idzie do szmaragdowego grodu. Mała staruszka odsunęła tabliczkę od nosa i przeczytawszy znajdujący się na niej napis, rzekła. Czy masz na imię Dorotka, skarbenku? Tak, odparła dziewczynka, podnosząc wzrok i ocierając łzy. A więc musisz iść do szmaragdowego grodu. Może Oz będzie mógł ci pomóc. A gdzie jest ten gród? Zapytała Dorotka. W samym środku kraju. Rządzi tam Oz, ten wielki czarodziej, o którym ci mówiłam. Czy on jest dobrym człowiekiem? Spytała dziewczynka z niepokojem. Jest dobrym czarodziejem. Nie mogę powiedzieć, czy jest człowiekiem, bo nigdy go nie widziałam. Jak mogę się tam dostać? Zapytała Dorotka. No, musisz iść piechotą. To bardzo długa podróż przez kraj, który jest czasem bardzo ładny, owszem, a czasem ciemny i straszny. Ale ja użyję wszelkich magicznych sztuczek, jakie znam, żeby nic złego ci się nie przydarzyło. A nie mogłaby pani pójść ze mną? Poprosiła dziewczynka. Zaczęła już uważać małą staruszkę za swego jedynego przyjaciela. Niestety nie mogę, ale pocałuję cię, a nikt nie ośmieli się skrzywdzić osoby pocałowanej przez czarownicę z północy. Podeszła do Dorotki i delikatnie pocałowała ją. A gdy jej usta dotknęły czoła dziewczynki, pozostawiły na nim okrągły, lśniący znak, o którego znaczeniu Dorotka miała się wkrótce przekonać. Droga do szmaragdowego grodu jest wybrukowana żółtą kostką, powiedziała czarownica, więc na pewno się nie zgubisz. Kiedy już dotrzesz do Oza, nie bój się go, tylko opowiedz mu, co ci się przydarzyło i poproś, by ci pomógł. Żegnaj, skarbenku. Trzej mączkini pokłonili się jej nisko, życzyli szczęśliwej podróży i odeszli. Czarownica zaś skinęła Dorotce przyjaźnie głową, zakręciła się trzy razy na pięcie i najzwyczajniej w świecie zniknęła ku zdziwieniu małego Toto, który teraz dopiero zaczął głośno szczekać, bo dopóki tam stała, nie odważył się nawet warknąć. Jak Dorotka uratowała stracha na wróble. Kiedy Dorotka została sama, poczuła, że jest głodna. Podeszła więc do kredensu, ukroiła sobie kromkę chleba i posmarowała ją masłem. Podzieliła się jedzeniem z Toto, zdjęła z półki wiaderko i zeszła do strumyczka, by nabrać czystej, iskrzącej się wody. Toto zaś biegał między drzewami i szczekał na siedzące na gałązkach ptaki. Dorotka poszła, by go stamtąd zabrać i zobaczyła tak wspaniałe owoce zwisające z gałęzi, że nie mogła się oprzeć
i zerwała kilka. Doszła do wniosku, że będą wyśmienitym dodatkiem do śniadania. Potem wróciła do domku, napiła się pysznej, zimnej wody, dała trochę Toto i zaczęła przygotowania do podróży. Do szmaragdowego grodu. Miała na zmianę tylko jedną sukienkę, ale ta na szczęście była czysta i wisiała na kołku obok jej łóżka. Uszyta z wełenki w niebieską kratkę, po wielu praniach trochę wyblakła. Wciąż jednak była to bardzo ładna sukienka. Dziewczynka starannie się umyła, potem założyła czystą sukienkę i różowy berecik, a następnie włożyła resztę chleba z kredensu do koszyczka i przykryła go kolorową ściereczką. Nagle spojrzała na swoje stopy i zauważyła, że jej buciki są już bardzo stare i znoszone. Na pewno nie wytrzymają tak długiej podróży, prawda, Toto? Powiedziała. Toto podniósł łebek, spojrzał swymi małymi czarnymi ślepkami i zamachał ogonkiem na znak, że świetnie rozumie, co dziewczynka ma na myśli. Wtedy Dorotka spostrzegła leżące na stole srebrne trzewiki. Ciekawe, czy będą na mnie dobre, powiedziała do Toto. Świetnie nadawałyby się na taką długą podróż, bo na pewno się nie zedrą. Zdjęła stare, skórzane trzewiczki i przymierzyła srebrne. Pasowały jak ulał. Uśmiechnęła się, wzięła koszyczek i powiedziała, chodź Toto, pójdziemy do szmaragdowego grodu i zapytamy wielkiego Oza, jak dostać się z powrotem do Kansas. Zamknęła drzwi, przekręciła klucz i starannie schowała go do kieszonki swojej sukieneczki. I tak, z dostojnie truchtającym za nią Toto, rozpoczęła swoją wielką podróż. W pobliżu rozchodziło się wiele dróg, ale bez trudu znalazła tę, która była wybrukowana żółtą kostką. I już po chwili maszerowała dziarsko w kierunku szmaragdowego grodu, a jej srebrne trzewiki radośnie postukiwały o twardy, żółty bruk. Słońce jasno świeciło, słychać było wesoły śpiew ptaków i Dorotce w ogóle nie było smutno, jak można by się spodziewać w przypadku małej dziewczynki, która nagle znalazła się daleko od domu w jakiejś obcej krainie. Gdy tak wędrowała, wciąż nie mogła nacieszyć się pięknem okolicy. Po obu stronach drogi stały zgrabne, pomalowane na błękitny kolor płotki, za którymi widać było pola zbóż i warzyw. Mączkini byli najwyraźniej świetnymi rolnikami i potrafili zadbać o bogate zbiory. Od czasu do czasu dziewczynka mijała jakiś dom, z którego wychodzili ludzie, żeby na nią popatrzeć i pokłonić się jej nisko. Wszyscy bowiem wiedzieli, że to ona zniszczyła złą czarownicę i wyzwoliła ich z niewoli. Domki mączkinów wyglądały dziwnie. Były okrągłe, zamiast dachów miały kopuły i wszystkie były pomalowane na błękitno, gdyż błękit był ulubionym kolorem mieszkańców wschodniej krainy. Pod wieczór znalazła się przed domem znacznie większym od innych. Na zielonym trawniku tańczyło wiele kobiet i mężczyzn, a pięciu małych skrzypków grało tak głośno, jak to tylko możliwe. I wszyscy śmiali się i śpiewali. Stał tam też wielki stół, na którym leżało mnóstwo wspaniałych owoców, orzechów, ciast, tortów i innych pyszności. Biesiadnicy serdecznie przywitali Dorotkę, zaprosili ją na kolację i zaproponowali, żeby została u nich na noc. Okazało się, że był to dom jednego z najbogatszych mączkinów w kraju i że zorganizował on to przyjęcie, na które zaprosił swych przyjaciół, by uczcić uwolnienie od złej czarownicy. Dorotka zjadła obfitą kolację, podczas której usługiwał jej sam bogaty gospodarz, który nazywał się Bok. Potem usiadła na kanapie i przyglądała się tańcom. Gdy Bok ujrzał jej srebrne trzewiki, powiedział – musisz być wielką czarodziejką. – Dlaczego tak uważasz? – zapytała zdziwiona dziewczynka. – Bo nosisz srebrne trzewiki i zabiłaś złą czarownicę. A poza tym na twojej sukience jest biały kolor, a tylko czarownice i czarodziejki ubierają się na biało. – Moja sukienka jest w niebieską kratkę – odparła Dorotka, wygładzając zagięcia i zmarszczki na materiale. A to bardzo ładnie z twojej strony, że nosisz taką sukienkę,
powiedział Bok. Barwa niebieska jest kolorem manczkinów, a biała – czarownic. Dzięki temu wiemy, że jesteś przyjazną nam czarownicą. Dorotka nie wiedziała, co odpowiedzieć, bo wyglądało na to, że wszyscy uważają ją za czarownicę, a ona przecież doskonale wiedziała, że jest tylko zwyczajną małą dziewczynką, którą cyklon przypadkiem przyniósł do tej dziwnej krainy. Gdy była już zbyt zmęczona, by dalej przyglądać się tańcom, Bok zaprowadził ją do domu. Tam czekał na nią pokój ze ślicznym łóżkiem. Leżała na nim błękitna pościel, w której Dorotce spało się wspaniale aż do samego rana. Toto zaś spał, zwinięty w kłębek, na niebieskim dywaniku koło jej łóżka. Rano, po obfitym śniadaniu, dziewczynka przyglądała się zabawie Toto z maleńkim dzieckiem manczkinków. Dziecko ciągnęło pieska za ogon, szczebiotało i śmiało się rozkosznie, co bardzo bawiło Dorotkę. Wszyscy z zainteresowaniem patrzyli na Toto, bo nigdy dotąd nie widzieli psa. Jak daleko jest stąd do szmaragdowego grodu? Zapytała dziewczynka. Nie wiem, odparł Bok z poważną miną. Nigdy tam nie byłem. Lepiej trzymać się z dala od Oza. Chyba, że ma się do niego jakąś ważną sprawę. Ale szmaragdowy gród jest bardzo daleko stąd i podróż tam zajmie ci wiele dni. Nasza kraina jest piękna i bogata. Zanim jednak dotrzesz do celu swej podróży, spotkasz po drodze wiele nieprzyjemnych i niebezpiecznych miejsc. Dorotka trochę się tym zmartwiła, ale wiedząc, że tylko wielki Oz może jej pomóc powrócić do Kansas, odważnie zdecydowała iść dalej. Pożegnała więc swych nowych przyjaciół i znów ruszyła w drogę żółtobrukowanym gościńcem. Po kilku milach postanowiła chwilkę odpocząć. Wdrapała się więc na stojący przy drodze płotek i usiadła. Za ogrodzeniem rozciągało się wielkie pole kukurydzy, a nieopodal, na wysokim kiju, stał strach na wróble, który miał odstraszać ptaki. Dorotka oparła brodę na dłoniach i w zamyśleniu przyglądała się strachowi. Zamiast głowy miał mały, wypchany słomą worek, na którym namalowane były oczy, nos i usta. Na głowie spoczywał stary, spiczasty, szmaragdowy kapelusz, należący pewnie kiedyś do jakiegoś manczkina. A tułów stracha był zrobiony z wypchanych słomą starych, zniszczonych, poszywanych teraz błękitnych szmatek. Na nogach dyndały znoszone buty z niebieskimi czubkami, takie same, jakie nosili wszyscy mężczyźni w tym kraju. Strach ten przymocowany był do długiego kija w taki sposób, że wznosił się wysoko nad polem kukurydzy. Gdy Dorotka przyglądała się uważnie dziwacznej, namalowanej twarzy, zaskoczona spostrzegła, że jedno oko kukły powoli otworzyło się i zamknęło. W pierwszej chwili pomyślała, że musiało się jej przywidzieć, bo przecież w Kansas żaden strach na wróble nie mrugał oczami. Nagle strach przyjaźnie pokiwał do niej głową. Dorotka zeszła więc z płotka i podeszła do niego. A tymczasem Toto biegał dookoła kija i zajadle szczekał. — Dzień dobry! — odezwał się strach na wróble nieco ochrypłym głosem. — Czy to ty coś powiedziałeś? — zapytała zdziwiona dziewczynka. — Oczywiście! — odparł strach. — Jak się masz? — Dość dobrze, dziękuję! — odpowiedziała grzecznie Dorotka. — A ty jak? — Niezbyt dobrze! — powiedział strach z uśmiechem. To strasznie nudne sterczeć tu dzień i noc i odstraszać wróble. A nie możesz zejść na ziemię? Spytała Dorotka. Nie, bo ten kij jest przytwierdzony do moich pleców. Gdybyś była tak miła i zdjęła mnie z niego, byłbym ci bardzo wdzięczny. Dorotka wspięła się na palce i zdjęła kukłę z kija. Nie było to trudne, bo wypchany słomą strach był bardzo lekki. — Bardzo ci dziękuję — powiedział strach, gdy już postawiła go na ziemi. — Czuję się jak nowonarodzony. Dorotka była tym wszystkim bardzo zmieszana.
To strasznie dziwne uczucie słuchać, jak wypchana kukła mówi, widzieć, jak się kłania i w dodatku idzie obok. — Kim jesteś? — zapytał strach, gdy już przeciągnął się i ziewnął. — I dokąd wędrujesz? — Nazywam się Dorotka i idę do szmaragdowego grodu, żeby poprosić wielkiego Oza, by mnie odesłał z powrotem do Kansas. — A gdzie jest szmaragdowy gród? — zapytał strach. — I kto to jest Oz? — To ty nie wiesz? — odparła zaskoczona. — Nie, tak naprawdę to ja nic nie wiem. Widzisz, jestem wypchany, więc nie mam wcale rozumu. — Rzekł ze smutkiem strach. — Ojej, tak mi przykro — szepnęła Dorotka. — Czy sądzisz, że jeśli poszedłbym z tobą do szmaragdowego grodu Oz, dałby mi trochę rozumu? — Nie wiem, ale jak chcesz, możesz ze mną pójść. Jeśli nawet Oz nie da ci rozumu, to i tak nie pogorszy twojej sytuacji. — No to prawda — odrzekł strach. — Widzisz — dodał poufnie — nie przeszkadza mi, że mam wypchane ręce, nogi i cały tułów. Przynajmniej nie można mnie zranić, jeśli ktoś nadepnie mi na palec albo ukłuje mnie szpilką. Nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ tego nie czuję. Ale nie chcę, żeby wszyscy nazywali mnie głupcem. A jeśli dalej będę miał w głowie słomę zamiast rozumu, to w jaki sposób mam zmądrzeć? — Rozumiem, co czujesz — odparła mała dziewczynka, której naprawdę zrobiło się go żal. — Jeśli pójdziesz ze mną, to poproszę Oza, żeby zrobił dla ciebie wszystko, co w jego mocy. — Dziękuję ci — powiedział z wdzięcznością strach. Ruszyli więc w kierunku żółtej drogi. Dorotka pomogła strachowi przejść przez płot i tak zaczęli wspólną podróż do szmaragdowego grodu. Początkowo Toto nie podobał się nowy kompan podróży. Obwąchiwał wypchaną istotę, jakby podejrzewał, że w słomie jest gniazdo szczurów i nieprzyjaźnie warczał. — Nie zwracaj uwagi na Toto — powiedziała Dorotka do swego nowego przyjaciela. — On mnie gryzie. — O, tego się nie boję — odparł strach. — Nie może nic zrobić w słomie. Pozwól, że poniosę twój koszyczek. Nie sprawi mi to kłopotu, bo nigdy się nie męczę. Zdradzę ci pewien sekret — dodał, maszerując dalej. — Boję się tylko jednej rzeczy na świecie. — Czego? — zapytała Dorotka. — Tego manczkina, który cię zrobił? — Nie — odrzekł strach. — Zapalonej zapałki. Droga przez las. Po kilku godzinach droga zaczęła robić się coraz bardziej wyboista i marsz stał się tak trudny, że strach często potykał się na nierównym, żółtym bruku. Czasami kostki były popękane albo w ogóle zostały po nich tylko dziury, przez które Toto przeskakiwał, lecz Dorotka musiała je obchodzić. Natomiast strach, jako że nie miał rozumu, szedł cały czas prosto, wpadał w te dziury i przewracał się na twardy bruk jak długi. Wcale go to jednak nie bolało, a dziewczynka za każdym razem podnosiła ofermę i stawiała z powrotem na nogi. On zaś śmiał się beztrosko z tego, że jest takim niezdarą. Gospodarstwa wyglądały tu na dużo mniej zadbane niż te, które mijali wcześniej. Było mniej domów i drzew owocowych.
A im dalej szli, tym bardziej okolica stawała się ponura i bezludna. W południe usiedli przy drodze koło małego strumyka. Dorotka wyjęła z koszyczka chleb i chciała poczęstować nim Stracha, ale on odmówił. — Nigdy nie jestem głodny — powiedział. — I bardzo się cieszę, że tak jest. Nie mam prawdziwych ust, lecz namalowane. A jeśli bym je przeciął, żeby móc jeść, to słoma, którą jestem wypchany, wyleciałaby ze środka. A to mogłoby źle wpłynąć na kształt mojej głowy. Dorotka musiała przyznać mu rację, więc tylko przytaknęła i zabrała się do jedzenia. — Opowiedz mi coś o sobie i o kraju, z którego pochodzisz — poprosił Strach, kiedy skończyła już obiad. Opowiedziała mu więc o Kansas, o tym, jakie tam wszystko jest szare i jak cyklon przeniósł ją do tej pięknej krainy. Strach wysłuchał wszystkiego uważnie i powiedział — Nie potrafię zrozumieć, dlaczego chcesz opuścić tę cudowną krainę i wrócić do tamtego wysuszonego, szarego miejsca, które nazywasz Kansas. Nie pojmujesz tego, bo nie masz rozumu, odparła dziewczynka. Choćby nie wiem, jak brzydki był i ponury nasz kraj, my, ludzie z krwi i kości, wolimy go od jakiegokolwiek innego miejsca na świecie. Nawet tak pięknego jak kraina Oz. Nic nie jest w stanie zastąpić rodzinnego domu. Strach na wróble westchnął. Oczywiście, że nie mogę tego pojąć, rzekł. Jeśli mielibyście głowy wypchane słomą, jak ja, wszyscy pewnie mieszkalibyście w cudownych krajach, a wtedy w Kansas w ogóle nie byłoby ludzi. Na szczęście dla Kansas macie rozumy. Wiesz, póki tu odpoczywamy, może opowiedziałbyś mi coś o sobie, poprosiła Dorotka. Strach spojrzał na nią przepraszająco i rzekł, moje życie jest tak krótkie, że naprawdę nic nie wiem. Zostałem zrobiony dopiero przedwczoraj. Nie mam pojęcia, co przedtem działo się na świecie. Na szczęście, kiedy gospodarz robił mi głowę, zaczął od malowania uszu, więc od razu mogłem słyszeć, co się dzieje dookoła. Był z nim inny manczkin i pierwsze słowa, które usłyszałem, wypowiedział mój gospodarz. Jak ci się podobają te uszy? Nie są zbyt równe, odparł ten drugi. Nie szkodzi, rzekł gospodarz. W każdym razie są to uszy. Teraz zrobię oczy, dodał. I namalował mi najpierw prawe oko, a gdy tylko skończył, okazało się, że patrzę na niego i wszystko dookoła z ogromnym zaciekawieniem. Było to moje pierwsze spojrzenie na świat. To bardzo ładne oko, zauważył manczkin, który przyglądał się gospodarzowi. Niebieski kolor świetnie nadaje się do malowania oczu. Myślę, że drugie zrobię trochę większe, powiedział gospodarz. A kiedy i drugie oko było gotowe, widziałem dużo lepiej niż poprzednio. Potem zrobił mi nos i usta, ale nic wtedy nie powiedziałem, bo jeszcze nie wiedziałem, do czego służą usta. Z rozbawieniem patrzyłem, jak robią mi resztę ciała, a kiedy wreszcie przymocowali głowę, byłem bardzo dumny, bo myślałem, że niczym nie różnię się od innych ludzi. Od razu odstraszy wróble, rzekł gospodarz. Wygląda zupełnie jak człowiek. A, bo to jest człowiek, powiedział ten drugi. A ja w duchu przyznałem mu rację. Gospodarz zaniósł mnie pod pachą na pole kukurydzy i ustawił na wysokim kiju, tak jak mnie zobaczyłaś. A potem odszedł ze swym przyjacielem. I pozostawili mnie zupełnie samego. Nie chciałem zostać sam, więc próbowałem iść za nimi, ale nie mogłem sięgnąć stopami do ziemi i musiałem pozostać na kiju. Moje życie było bardzo smutne. Nie miałem o czym myśleć, jako że dopiero co zostałem zrobiony. Na pole przyfrunęło mnóstwo wróbli i innych ptaków, ale na mój widok zaraz odfruwały, myśląc, że jestem manczkinem. Sprawiało mi to przyjemność i dawało poczucie, że jestem kimś ważnym. Po pewnym czasie podleciał do mnie stary wróbel, który, przyjrzawszy mi się uważnie, usiadł mi na ramieniu i powiedział, czy ten gospodarz myślał, że można mnie w tak głupi sposób oszukać?
każdy myślący wróbel zauważy, że jesteś tylko słomianą kukłą. A potem zeskoczył pod moje stopy i zaczął zajadać się kukurydzą. Gdy inne ptaki zobaczyły, że mu nic nie zrobiłem, też podleciały, zaczęły dziobać kukurydzę i wkrótce otoczyły mnie całym stadem. Zrobiło mi się smutno, bo to znaczyło, że wcale nie jestem takim znowu dobrym strachem na wróble. Ale stary wróbel pocieszył mnie, mówiąc, jeśli tylko miałbyś rozum w głowie, byłbyś tak samo dobry jak każdy z nich, a od kilku nawet lepszy. Rozum to jedyna rzecz, jaką warto mieć na tym świecie. Nieważne, czy jest się wróblem, czy człowiekiem. Gdy wróble już odleciały, przemyślałem to sobie i postanowiłem za wszelką cenę spróbować zdobyć rozum. I wtedy na moje szczęście nadeszłaś ty i zdjęłaś mnie z kija. A z tego, co mówisz, wynika, że gdy tylko dotrzemy do szmaragdowego grodu, wielki Oz da mi rozum. Mam nadzieję, powiedziała Dorotka z przejęciem, bo widzę, że naprawdę ci na tym zależy. O, tak, bardzo, szepnął strach. To okropnie nieprzyjemne czuć, że jest się głupcem. No tak, rzekła dziewczynka. Chodźmy. I wręczyła strachowi koszyk. Teraz przy drodze nie było już płotków, a okolica zdawała się wyludniona. Pod wieczór dotarli do wielkiego lasu, gdzie rosły tak ogromne drzewa, że ich konary splatały się nad żółto brukowaną drogą. Pod nimi było zupełnie ciemno, gdyż gałęzie zasłaniały drogę światłu, ale nasi podróżnicy bez wahania weszli do tego strasznego lasu. Jeśli droga wchodzi do lasu, to musi też z niego wyjść, powiedział strach. A skoro szmaragdowy gród znajduje się na drugim końcu drogi, musimy iść tam, gdzie ona prowadzi. Każdy by to wiedział, stwierdziła Dorotka. Oczywiście, właśnie dlatego i ja to wiem, odparł strach. Jeśli do tego potrzebny byłby rozum, na pewno nie mógłbym tego powiedzieć. Po godzinie marszu światło już zupełnie zgasło, potykając się więc szli w kompletnych ciemnościach. Dorotka zupełnie nic nie widziała, ale Toto szedł całkiem pewnie, bo psy świetnie widzą po ciemku. Strach na wróble natomiast stwierdził, że widzi tak dobrze jak w dzień. Dziewczynka wzięła go więc pod ramię i poszli dalej. Jeśli zobaczysz dom albo inne miejsce, gdzie moglibyśmy przenocować, koniecznie mi o tym powiedz, rzekła dziewczynka. Bardzo niewygodnie jest iść po ciemku. Wkrótce strach zatrzymał się. Na prawo widzę małą chatkę z drewna i gałęzi, powiedział. Chcesz tam wejść? O tak, odpowiedziała dziewczynka. Jestem bardzo zmęczona. Strach na wróble poprowadził ją między drzewami do małego domku. Dorotka weszła do środka i w rogu izby zobaczyła posłanie z suchych liści. Bez chwili wahania położyła się na nim i mając Toto u boku, natychmiast zapadła w głęboki sen. Strach, który nigdy się nie męczył, stanął sobie w drugim rogu izby i cierpliwie czekał, aż nadejdzie ranek. Ocalenie blaszanego drwala. Gdy Dorotka otworzyła oczy, przez gałęzie drzew przedzierały się promienie słońca, a Toto od dawna już biegał po okolicy i ganiał ptaki. Strach na wróble natomiast stał nadal cierpliwie w kącie i czekał, aż dziewczynka się obudzi. — Musimy iść poszukać wody — powiedziała do niego. — A do czego jest ci potrzebna woda? — Żeby zmyć z buzi kurz,
po wczorajszej wędrówce i żeby popić suchy chleb, który mógłby utkwić mi w gardle. Bardzo niewygodnie jest być człowiekiem z krwi i kości, powiedział strach z namysłem. Trzeba spać, jeść i pić. No, ale wtedy ma się także rozum. A umiejętność mądrego myślenia warta jest zachodu. Opuścili chatkę i szli między drzewami, aż znaleźli małe źródełko czystej wody. Tam Dorotka napiła się, umyła i zjadła śniadanie. Zauważyła, że w koszyczku został już tylko bardzo mały kawałek chleba. Była wdzięczna strachowi, że nie musi nic jeść, bo to, co zostało, mogło ledwie starczyć na cały dzień dla niej i dla Toto. Kiedy skończyła jeść i właśnie zamierzała ruszyć w kierunku żółto-brukowanej drogi, usłyszała dochodzący z niedaleka przeraźliwy jęk. — Co to było? — zapytała z lękiem w głosie. — Nie mam pojęcia — odparł strach na wróble. — Ale możemy przecież podejść i zobaczyć. Wtedy usłyszeli kolejny jęk, który rozległ się gdzieś tuż za nimi. Odwrócili się i przeszli kilka kroków, aż nagle wśród przedzierających się przez listowie promieni słońca Dorotka dostrzegła coś błyszczącego. Podbiegła tam i zatrzymała się nagle z okrzykiem zaskoczenia. Jedno z wielkich drzew było prawie przecięte na pół, a obok z uniesioną w górę siekierą stał człowiek zrobiony od stóp do głów z blachy. Głowę, ręce i nogi miał przymocowane za pomocą zawiasów, ale stał tak sztywno, jakby nie mógł wykonać najmniejszego ruchu. Dorotka i strach przyglądali mu się ze zdumieniem, a Toto szczeknął wściekle i złapał dziwacznego człowieka za blaszaną nogę, aż zabolały go zęby. — Czy to ty jęczałeś? — zapytała Dorotka. — Tak — odparł blaszany człowiek. — To ja. Już od ponad roku tak jęczę, ale nikt dotąd mnie nie usłyszał i nie przyszedł na pomoc. — A jak można ci pomóc? — zapytała z troską dziewczynka, wzruszona jego smutnym głosem. — Przynieś olejarkę i naoliw mi zawiasy — odparł stwór. — Tak strasznie zardzewiały, że nie mogę nimi w ogóle poruszać. — Jeśli będę naoliwiony, wkrótce wrócę do dobrej formy. — Olejarkę znajdziesz w mojej chatce. Leży na półce. Dorotka szybko pobiegła do chatki, znalazła olejarkę i wróciwszy z nią zapytała z zakłopotaniem. — A gdzie masz te zawiasy? — Najpierw nasmaruj mi szyję — odparł blaszany drwal. Dorotka wylała kilka kropli oliwy, ale szyja była tak zardzewiała, że strach musiał trzymać drwala za blaszaną głowę i delikatnie nią kręcić w obie strony. Wreszcie zawiasy zaczęły chodzić gładko i dziwny człowiek mógł już sam nią poruszać. A teraz naoliw zawiasy przy rękach, powiedział. Dorotka naoliwiła zawiasy, a strach zginał je ostrożnie, aż zeszła z nich rdza i były jak nowe. Blaszany drwal westchnął z zadowoleniem i opuścił siekierę, którą dotychczas wciąż zamierzał się na drzewo. — Jakaż to wygoda! — powiedział. — Trzymałem tak tę siekierę, odkąd tylko zardzewiałem. I bardzo się cieszę, że mogę ją wreszcie opuścić. A teraz, jeśli mogłabyś naoliwić mi jeszcze zawiasy w nogach, będę już zupełnie taki jak dawniej. Naoliwili mu więc nogi, żeby mógł swobodnie nimi poruszać. A on bardzo serdecznie im podziękował, bo był istotą niezwykle uprzejmą i pełną wdzięczności. — Gdybyście nie nadeszli, mógłbym pozostać w tej pozycji na zawsze — powiedział blaszany drwal. — Uratowaliście mi więc życie. Jak to się stało, że się tu znaleźliście? — Wędrujemy do szmaragdowego grodu, by spotkać się z wielkim ozem — odparła Dorotka.
i zatrzymaliśmy się noc w twojej chatce. — Dlaczego chcecie się spotkać z Ozem? — zapytał. — Ja chcę, żeby mnie odesłał z powrotem do Kansas, a strach chce, żebym mu dał trochę rozumu. Blaszany Drall zamyślił się głęboko i po chwili rzekł. — Czy sądzisz, że Oz mógłby dać mi serce? — Wydaje mi się, że tak — odpowiedziała Dorotka. — Powinno to być równie łatwe jak darowanie strachowi rozumu. — To prawda — odparł Blaszany Drall. — Więc jeśli zgodzilibyście się, żebym wam towarzyszył, ja także poszedłbym do szmaragdowego grodu i poprosił Oza o pomoc. — Ależ oczywiście — powiedział strach serdecznie. A Dorotka dodała, że byłoby jej bardzo miło. Tak więc Blaszany Drwal zarzucił siekierę na ramię i wszyscy ruszyli przez las do żółto brukowanej drogi. Blaszany Drwal poprosił jeszcze Dorotkę, by włożyła olejarkę do koszyczka i powiedział — Jeśli złapie nas deszcz i znowu zardzewieje, będę jej bardzo potrzebował. Mieli szczęście, że pozyskali nowego towarzysza podróży, bo wkrótce dotarli do miejsca, gdzie drzewa i gałęzie były tak gęste, że nie można było iść dalej. Blaszany Drwal puścił w ruch siekierę i wnet wyrąbał wspaniałe przejście. W czasie dalszej wędrówki Dorotka zamyśliła się tak głęboko, że nie zauważyła, jak strach wpadł w dziurę i stoczył się z drogi. Musiał dopiero zawołać i poprosić o pomoc. — Dlaczego nie obszedłeś tej dziury? — zapytał Blaszany Drwal. — Bo nie wiedziałem, że tak trzeba — wesoło odparł strach. — Jak wiesz, moja głowa jest wypchana słomą i dlatego idę do Oza poprosić go o rozum. — A tak — powiedział Drwal. — Ale tak naprawdę rozum nie jest najważniejszy. — A ty masz rozum? — zapytał strach. — Nie, mam raczej pustą głowę — odrzekł Drwal. — Ale kiedyś miałem i rozum, i serce. Wiedząc, co znaczy jedno i drugie, wolałbym raczej mieć serce. — A co to jest serce? — zapytał strach. — Opowiem ci o swoich przeżyciach, to sam zrozumiesz. I gdy tak szli przez las, Blaszany Drwal opowiedział następującą historię. Mój ojciec był drwalem i zarabiał na życie, ścinając drzewa i sprzedając drewno. Kiedy dorosłem, też zostałem drwalem. A gdy umarł mój ojciec, opiekowałem się starą matką. Lecz któregoś dnia ona też umarła. Wtedy zdecydowałem, że nie chcę żyć samotnie i postanowiłem się ożenić. Poznałem pewną mączkinkę, która była tak piękna, że wnet pokochałem ją całym sercem. Ona zaś obiecała, że wyjdzie za mnie, gdy tylko zarobię dość pieniędzy, aby zbudować dla niej jakiś ładny dom. Tak więc zabrałem się do roboty i pracowałem ciężej niż kiedykolwiek. Moja ukochana mieszkała jednak ze staruszką, która dotychczas była bardzo leniwa i nie chciała, żeby dziewczynka wychodziła za mąż, tylko żeby została z nią, gotowała i prowadziła jej dom. Tak więc poszła do złej czarownicy ze wschodu i obiecała dać jej dwie owce i krowę, jeśli ta przeszkodzi naszemu małżeństwu. No i zła czarownica zaczarowała moją siekierę. Kiedy pewnego dnia z zapałem rąbałem drzewo, gdyż bardzo mi było śpieszno wybudować nowy dom i zdobyć żonę, siekiera nagle wypadła mi z rąk i odrąbała lewą nogę. Na początku była to dla mnie ogromna tragedia, bo wiedziałem, że mając jedną nogę, nie będę zbyt dobrym drwalem. Poszedłem więc do blacharza i poprosiłem, żeby mi zrobił nogę z blachy. Kiedy się do niej trochę przyzwyczaiłem, noga sprawowała się całkiem dobrze. Ale to bardzo rozgniewało złą czarownicę ze wschodu, która przecież obiecała staruszce, że nie dopuści do mojego małżeństwa z piękną mączkinką. Kiedy więc ponownie
zabrałem się do pracy, siekiera wyśliznęła mi się z rąk i odcięła mi prawą nogę. Znowu poszedłem do blacharza, a on zrobił mi nogę z blachy. Potem zaczarowana siekiera odcięła mi ręce jedną po drugiej. Ale nawet to mnie nie zniechęciło i zastąpiłem prawdziwe ręce blaszanymi. Wtedy zła czarownica sprawiła, że siekiera ucięła mi głowę. I początkowo myślałem, że to już mój koniec. Na szczęście przypadkiem przechodził obok blacharz i zrobił mi z blachy nową głowę. I gdy wydawało mi się, że już pokonałem złą czarownicę, wziąłem się do pracy z jeszcze większą werwą, nie zdając sobie sprawy, jak okrutnego mam wroga. Wymyśliła nowy sposób, by zabić mą miłość do pięknej panny i sprawiła, że siekiera jeszcze raz spadła na mnie i przecięła mnie na pół. I znowu przyszedł mi z pomocą blacharz. Zrobił mi tułów z blachy, a potem za pomocą zawiasów doczepił do niego blaszane ręce, nogi i głowę, tak że mogłem się normalnie poruszać. Jednak niestety nie miałem już serca i straciłem uczucie do mączkinki, więc przestało mieć dla mnie znaczenie, czy ją poślubię, czy nie. Przypuszczam, że ona nadal mieszka z tą staruchą i czeka, aż po nią przyjdę. Moje ciało tak ładnie lśniło w słońcu, że byłem z niego bardzo dumny i nie przeszkadzało mi nawet, gdy siekiera wypadała z moich rąk, bo przecież nie mogła mi wyrządzić żadnej krzywdy. Istniało tylko jedno niebezpieczeństwo, że zardzewieją moje zawiasy. Trzymałem jednak w chatce olejarkę i kiedy było trzeba, sam się oliwiłem. Pewnego dnia jednak, gdy akurat zapomniałem tego zrobić, zaskoczyła mnie ulewa i zanim uświadomiłem sobie niebezpieczeństwo, wszystkie zawiasy zardzewiały. Stałem tak nieruchomo w lesie, aż wreszcie przyszliście i pomogliście mi. Było to dla mnie straszne przeżycie, ale przez ten rok, kiedy tak stałem bez ruchu, miałem mnóstwo czasu na myślenie. I doszedłem do wniosku, że największą stratą w moim życiu było to, że straciłem serce. Kiedy byłem zakochany, czułem się najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Ale ktoś, kto nie ma serca, nie może być zakochany. Więc postanowiłem poprosić Oza, by mi je dał. Jeśli to zrobi, wrócę do mojej mączkinki i ją poślubię. Dorotkę i Stracha bardzo zainteresowała opowieść blaszanego drwala i teraz rozumieli już, dlaczego tak bardzo zależało mu na nowym sercu. — Ja jednak poproszę o rozum — powiedział po chwili Strach. — Głupiec, nawet jeśli miałby serce, i tak nie wiedziałby, co z nim zrobić. — Ja chciałbym mieć serce — odrzekł blaszany drwal. Bo rozum nie czyni człowieka szczęśliwym, a szczęście to najważniejsza rzecz w życiu. Dorotka nic nie powiedziała, bo sama nie wiedziała, który z przyjaciół ma rację. W końcu stwierdziła, że jeśli tylko mogłaby powrócić do Kansas, do cioci M, nie byłoby ważne, czy drwal nie ma rozumu, a Strach serca, czy też każdy ma to, co chce. Najbardziej martwiło ją teraz to, że chleb prawie się już skończył i że po następnym posiłku koszyczek będzie pusty. Ani drwal, ani Strach nigdy nic nie jedli, ale ona nie była z blachy ani ze słomy i musiała jeść, żeby żyć. Tchórzliwy lew. Dorotka i jej towarzysze szli teraz przez bardzo gęsty las. Droga nadal była odbrukowana żółtą kostką, ale leżało na niej mnóstwo suchych gałęzi i liści,
co bardzo utrudniało marsz. W tej części lasu prawie nie było już ptaków, bo ptaki przecież kochają otwartą przestrzeń, gdzie jest dużo słońca. Od czasu do czasu dochodziły wędrowców ponure pomruki jakiegoś ukrytego między drzewami dzikiego zwierza. Na ten dźwięk Dorotce szybciej biło serduszko, bo nie wiedziała, co za bestia wydaje takie odgłosy. Toto zaś wiedział i truchtał tuż obok dziewczynki. Nie miał odwagi nawet zaszczekać. — Kiedy wreszcie wyjdziemy z tego lasu? — spytała Dorotka blaszanego drwala. — Nigdy nie byłem w Szmaragdowym Grodzie, więc nie wiem — odparł. — Ale gdy byłem jeszcze małym chłopcem, mój ojciec poszedł tam kiedyś i mówił mi potem, że jest to bardzo długa podróż przez niebezpieczne okolice. Jednak w pobliżu samego miasta, gdzie mieszka Oz, jest podobno pięknie. Ale ja, dopóki mam moją olejarkę, niczego się nie boję. Stracha na wróble też nie można zranić. A ty nosisz na czole pocałunek dobrej czarownicy, który uchroni cię przed niebezpieczeństwem. — A to! — zawołała dziewczynka z niepokojem w głosie. — Co jego ochroni? — My wszyscy musimy go ochronić, jeśli znajdzie się w niebezpieczeństwie — odparł spokojnie blaszany drwal. Kiedy to powiedział, z lasu dobiegł straszliwy ryk, a po chwili na drogę wypadł ogromny lew. Jednym machnięciem łapy pchnął stracha na wróble tak, że ten pokoziołkował na skraj drogi. A potem ostrymi pazurami uderzył blaszanego drwala. Ale ku zdziwieniu lwa nie zostawiło to żadnego śladu na blasze, choć drwal upadł na bruk i leżał bez ruchu. Mały Toto zaś, gdy stanął z wrogiem oko w oko, zapomniał o strachu i podbiegł do niego zajadle szczekając. Wielka bestia otworzyła już paszczę, by ugryźć pieska, kiedy Dorotka, w obawie o życie Toto, nie zważając na niebezpieczeństwo, ruszyła na lwa i z całej siły uderzyła go w nos. — Nie waż się ugryźć, Toto! — krzyknęła. — To wstyd, żeby taka wielka bestia rzucała się na takiego małego pieska. — Wcale go nie ugryzłem — powiedział lew, pocierając łapą obolały nos. — Nie, ale próbowałeś to zrobić — odparła dziewczynka. — Jesteś po prostu wielkim tchórzem. — Wiem — odpowiedział pokornie lew, ze wstydem opuszczając głowę. Zawsze o tym wiedziałem. Ale cóż mogę na to poradzić? Nie mam pojęcia. Pomyślisz tylko, że uderzyłeś kogoś tak bezbronnego, jak ten biedny, wypchany strach na wróble. To on jest wypchany? Zapytał lew ze zdziwieniem, patrząc, jak dziewczynka podnosi stracha na wróble i stawia na nogi, starając się przywrócić mu poprzedni kształt. — No oczywiście, że jest wypchany — odpowiedziała wciąż jeszcze rozłoszczona Dorotka. — To dlatego tak łatwo mi z nim poszło — zauważył lew. — Bardzo się zdziwiłem, widząc, jak się przewraca. — A czy ten drugi, ten też jest wypchany? — Nie — odparła Dorotka. — On jest z blachy. Nachyliła się i pomogła drwalowi wstać. — To dlatego prawie stępił mi pazury — powiedział lew. Kiedy podrapałem nimi o blachę, aż mnie ciarki przeszły. A ten mały zwierzak, o którego tak się troszczysz, to kto? A to mój piesek Toto, odpowiedziała Dorotka. A on jest z blachy czy wypchany? Zapytał lew. Ani jedno, ani drugie. On jest z mięska. To ciekawe zwierzę. I gdy mu się dokładniej przyjrzeć, niespotykanie małe. Nikomu by do głowy nie przyszło, żeby gryźć kogoś tak małego. No, z wyjątkiem takiego tchórza jak ja, rzecz jasna. Ze smutkiem powiedział lew. A dlaczego jesteś tchórzem? Zapytała Dorotka, ze zdziwieniem przyglądając się wielkiej bestii, prawie tak dużej jak mały koń. To tajemnica, odparł lew. Przypuszczam, że taki już się urodziłem. Wszystkie zwierzęta w lesie oczekują ode mnie, że będę odważny, bo lew wszędzie uważany jest za króla zwierząt.
Nauczyłem się już, że jeśli tylko ryknę bardzo głośno, wszystkie żyjące istoty boją się mnie i uciekają z mojej drogi. Zawsze, gdy spotykam jakiegoś człowieka, strasznie się go boję. Ale wystarczy, że na niego ryknę, a on już ucieka co sił w nogach. Gdyby tylko słonie, tygrysy czy niedźwiedzie spróbowały ze mną walczyć, natychmiast bym uciekł. Takim jestem tchórzem. Ale one na sam dźwięk mojego głosu schodzą mi z drogi. No a ja oczywiście wcale ich nie zatrzymuję. No to bardzo nieładnie. Król zwierząt nie powinien być tchórzem, powiedział strach. Wiem o tym, odparł lew, ocierając łzę końcem ogona. To mnie bardzo martwi i unieszczęśliwia. No ale cóż na to poradzę. Gdy tylko pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, serce wali mi ze strachu jak oszalałe. A może ono jest po prostu chore, powiedział blaszany drwal. Może i tak, odparł lew. Jeśli tak, mówił dalej drwal, powinieneś się z tego cieszyć, bo dowodzi to, że masz serce. Ja na przykład nie mam serca, więc nie mogę być na nie chory. A więc możliwe, powiedział lew po głębokim namyśle, że jeżeli nie miałbym serca, nie byłbym tchórzem. A masz rozum? Zapytał strach. Chyba tak. Nigdy nie sprawdzałem, odparł lew. Idę do wielkiego oza, by go poprosić o rozum, bo moja głowa jest wypchana słomą, oznajmił strach. A ja chcę go poprosić o serce, powiedział blaszany drwal. A ja o to, żeby mnie i Toto odesłał do Kansas, dodała Dorotka. Myślicie, że Oz mógłby dać mi odwagę? Zapytał tchórzliwy lew. Równie łatwo jak mnie rozum, powiedział strach. Albo mnie serce, dodał blaszany drwal. Albo tak, jak odesłać mnie do Kansas, stwierdziła Dorotka. W takim razie, jeśli nie macie nic przeciwko temu, pójdę z wami, powiedział lew. Moje życie bez krzty odwagi jest po prostu nie do zniesienia. Bardzo nam będzie miło, odparła Dorotka. Dzięki tobie inne dzikie zwierzęta będą się od nas trzymały z dala. Wydaje mi się, że muszą być jeszcze bardziej tchórzliwe, skoro tak łatwo ci je wystraszyć. No to prawda, rzekł lew, ale to mi nie dodaje odwagi. I dopóki będę wiedział, że jestem tchórzem, będę bardzo nieszczęśliwy. Znowu więc ruszyli w drogę, a lew kroczył dostojnie u boku Dorotki. Początkowo Toto nie był zachwycony nowym towarzyszem podróży, gdyż nie mógł zapomnieć, jak niewiele brakowało, by wielkie szczęki lwa strzaskały mu kości. Po pewnym czasie jednak trochę się uspokoił i wkrótce tchórzliwy lew i Toto zostali dobrymi przyjaciółmi. Do końca dnia nie zdarzyło się nic, co mogłoby im zakłócić spokojną wędrówkę. Co prawda, w pewnym momencie blaszany drwal nadepnął na żuczka pełznącego akurat po drodze i zabił biedne stworzonko. Blaszany drwal strasznie się tym przejął, bo zawsze bardzo uważał, by nikogo nie skrzywdzić. I gdy szli dalej, było mu tak smutno i przykro, że uronił kilka łez. Łzy te pociekły mu wolno po twarzy i zmoczyły zawiasy przy szczękach, które natychmiast pokryły się rdzą. Kiedy Dorotka zadała jakieś pytanie, blaszany drwal nie mógł otworzyć ust, by odpowiedzieć, bo szczęki kompletnie mu zardzewiały. Bardzo się tym wystraszył i zaczął wymachiwać rękoma, próbując pokazać Dorotce, że potrzebuje pomocy, ale ona nie mogła zrozumieć, o co mu chodzi. Lew także nie wiedział, co się stało. Na szczęście strach na wróble wyjął z koszyczka Dorotki olejarkę, naoliwił drwalowi szczęki i wkrótce delikwent mógł znów normalnie mówić. Będę miał nauczkę, żeby patrzeć, gdzie stawiam stopę, powiedział. Bo jeśli zabiłbym jeszcze jakiegoś robaczka czy chrząszcza, na pewno znowu bym się rozpłakał.
A kiedy płaczę, rdzewieją mi szczęki i nie mogę mówić. Szedł więc dalej bardzo ostrożnie, nie odrywając wzroku od drogi. I kiedy zobaczył maleńką mrówkę, przeszedł nad nią tak, żeby jej nie skrzywdzić. Blaszany drwal doskonale zdawał sobie sprawę, że nie ma serca. I dlatego bardzo zależało mu na tym, by nigdy dla nikogo nie być okrutnym, a nawet niemiłym. Jeśli ma się serce, to ono mówi, co jest dobre, a co złe. I łatwo jest czynić samo dobro. Ale ja nie mam serca, więc muszę bardzo uważać. Kiedy wielki Oz da mi serce, nie będę musiał tyle o tym myśleć. Podróż do Wielkiego Oza. Tej nocy wędrowcy byli zmuszeni biwakować w lesie pod wielkim drzewem, gdyż w pobliżu nie spotkali żadnego domu. Gęsta korona drzewa była jak solidny dach, który chronił ich przed wilgocią. Blaszany drwal narąbał całą stertę drew i Dorotka rozpaliła wspaniałe ognisko, które ogrzało ją i pozwoliło zapomnieć o tęsknocie za domem. Razem z Toto zjadła resztkę chleba i nie zostało im nic na śniadanie. Jeśli chcesz, mogę iść do lasu i upolować dla ciebie jelenia, rzekł lew. Będziesz mogła go sobie upiec nad ogniskiem, skoro masz tak dziwny gust, że wolisz pieczone mięso. No i będziesz miała śniadanie. Nie rób tego, proszę, błagał blaszany drwal. Jeśli zabijesz tego biednego jelenia, na pewno się rozpłaczę, a wtedy znowu zardzewieją mi szczęki. Lew jednak poszedł do lasu i tam spałaszował kolację. Ale nikt nie dowiedział się, co to było, ponieważ lew nie wspomniał o tym ani słowem. Tymczasem strach na wróble znalazł obwieszone orzechami drzewo i napełnił nimi koszyczek Dorotki, żeby jej na długo starczyło. Dziewczynka była mu za to bardzo wdzięczna, ale nie mogła powstrzymać się od śmiechu, widząc, w jak przedziwny sposób biedaczek to robi. Jego wypchane słomą ręce były tak niezgrabne, a orzeszki tak małe, że wypadało mu prawie tyle samo orzechów, ile udawało mu się włożyć do koszyka. Strach nie zważał jednak na to, ile czasu mu to zajmie, bo dzięki tej pracy mógł trzymać się z dala od ogniska. Bardzo się bał, że jakaś zabłąkana iskra może go spalić. Tylko raz podszedł bliżej, kiedy Dorotka ułożyła się do snu, aby przykryć ją suchymi liśćmi. Dzięki temu dziewczynce zrobiło się ciepło i miło i spała smacznie aż do rana. Gdy na niebie znów zaświeciło słońce, Dorotka umyła buzię w szemrzącym nieopodal strumyczku i wkrótce wszyscy ruszyli w kierunku szmaragdowego grodu. Był to dzień pełen przygód. Nie szli jeszcze nawet godzinę, kiedy zobaczyli przed sobą wielki, przecinający drogę i las rów, który ciągnął się tak daleko, że nie było widać jego końca. W dodatku był bardzo szeroki. A kiedy podczołgali się do jego brzegu i spojrzeli w dół, okazało się, że jest również bardzo głęboki, a na jego dnie leżą wielkie, poszczerbione głazy. Zbocza rowu były tak strome, że nie było mowy, aby po nich zejść. Wyglądało na to, że podróż musi się tu skończyć. — No i co teraz zrobimy? — zapytała zrozpaczona Dorotka. — Nie mam zielonego pojęcia — odparł drwal.
Lew zaś potrząsnął kudłatą grzywą i pogrążył się w myślach. Lecz strach na wróble powiedział: nie możemy nad nim przefrunąć, to pewne. Nie możemy też zejść do rowu. A więc albo go przeskoczymy, albo musimy tu przerwać naszą podróż. Sądzę, że mógłbym go przeskoczyć, powiedział tchórzliwy lew, oceniwszy w myślach odległość, którą miałby pokonać. Ha, więc po kłopocie, odparł strach. Możesz nas w takim razie jednego po drugim przenieść na swym grzbiecie. No dobrze, mogę spróbować, rzekł lew. Kto pierwszy? Ja, oświadczył strach. Jeśli okazałoby się, że nie dasz rady przeskoczyć rowu, Dorotka zabiłaby się, a blaszany drwal strasznie by się wyszczerbił, uderzając o głazy. Jeśli jednak ja będę na twoim grzbiecie, nic wielkiego się nie stanie, bo mnie upadek w żaden sposób nie zaszkodzi. Sam bardzo się boję spaść, rzekł lew, ale sądzę, że nie pozostaje nic innego, jak spróbować. Wskakuj mi na grzbiet, może się uda. Tak więc strach wsiadł na lwa, a wielki zwierzak podszedł do urwiska i przygotowywał się do skoku. Dlaczego nie skaczesz z rozbiegu? Zapytał strach. Bo my, lwy, inaczej robimy takie rzeczy, odparł lew. Potem odbił się mocno, wzbił w powietrze i bezpiecznie wylądował po drugiej stronie rowu. Wszyscy z zachwytem patrzyli, z jaką łatwością to zrobił. I kiedy strach zszedł z jego grzbietu, lew lekkim skokiem wrócił do reszty kompanii. Następna w kolejce była Dorotka. Wzięła na ręce Toto i wdrapała się na grzbiet lwa, jedną ręką trzymając go mocno za grzywę. Po chwili poczuła, że frunie w powietrzu i zanim zdążyła się zorientować, była już po drugiej stronie rowu. Lew skoczył kolejny raz i przeniósł blaszanego drwala. Potem wszyscy usiedli, by dać odpocząć zwierzakowi, który strasznie się od tych skoków zadyszał i sapał, jak zmęczony biegiem pies. Po tej stronie rowu las był jeszcze bardziej gęsty, ciemny i ponury. Gdy lew już odpoczął, ruszyli dalej drogą, brukowaną żółtą kostką. A każde z nich w myślach zastanawiało się, czy kiedykolwiek wyjdą z mrocznych ostępów i znowu zobaczą jasne promyki słońca. W dodatku zaczęły do nich dochodzić z lasu jakieś dziwne dźwięki. Wtedy lew powiedział szeptem, że w tej części kniei mieszkają kalidachy. A co to są kalidachy? Zapytała dziewczynka. To ogromne bestie z ciałem niedźwiedzia i głową tygrysa, odparł lew. A do tego mają takie długie i ostre szpony, że mogłyby mnie rozerwać na kawałki z taką łatwością jak ja, gdybym chciał oczywiście, zrobiłbym to z Toto. Strasznie się boję kalidachów. Wcale ci się nie dziwię, powiedziała Dorotka. To muszą być naprawdę straszliwe potwory. Lew właśnie miał jej coś odpowiedzieć, kiedy nagle zobaczyli przed sobą następną przepaść, która była tak szeroka i głęboka, że lew od razu wiedział, iż nie da rady jej przeskoczyć. Usiedli więc, żeby się zastanowić, co zrobić. Po chwili namysłu strach powiedział: tuż obok przepaści rośnie wielkie drzewo. Jeśli blaszanemu drwalowi udałoby się je ściąć, bez trudu moglibyśmy po nim przejść na drugą stronę. To wspaniały pomysł, rzekł lew. Można by pomyśleć, że w głowie masz nie słomę, a rozum. Drwal od razu zabrał się do pracy, a jego siekiera okazała się tak ostra, że wkrótce drzewo było już prawie ścięte. Lew oparł o nie swe potężne łapy i z całej siły pchnął. Drzewo powoli przechyliło się i z trzaskiem upadło tak, że jego czubek wylądował na przeciwległym brzegu przepaści.
właśnie wchodzili na ten dziwny most, gdy dobiegł ich ochrypły ryk. Obejrzeli się i z przerażeniem zobaczyli goniące ich wielkie bestie z ciałami niedźwiedzi i głowami tygrysów. — O, to kalidachy! — zawołał lew, trzęsąc się ze strachu. — Szybko! — krzyknął strach. — Przebiegnijmy na drugą stronę! Dorotka, z Totą na rękach, ruszyła pierwsza. Za nią podążył blaszany drwal, a za nimi strach na wróble. Lew, chociaż z pewnością bardzo się bał, odwrócił się do kalidachów i ryknął tak głośno i przeraźliwie, że Dorotka aż krzyknęła, a strach na wróble przewrócił się na plecy. Dzikie bestie zaś stanęły jak wryte i patrzyły na lwa w kompletnym osłupieniu. Niestety, kalidachy wkrótce zorientowały się, że są większe od lwa i przypomniały sobie, że on jest jeden, a ich dwa. I z jeszcze większym impetem ruszyły w jego kierunku. Wtedy lew przebiegł na drugą stronę rowu i odwrócił się, by zobaczyć, co napastnicy zrobią dalej. A one, nie zatrzymując się ani na chwilę, biegły już po drzewie. Jesteśmy zgubieni. Na pewno rozszarpią nas na strzępy swymi ostrymi pazurami. Ale trzymaj się blisko mnie. Będę z nimi walczył na śmierć i życie, powiedział lew do Dorotki. Chwileczkę! Krzyknął strach. Cały czas myślał, co najlepiej w takiej sytuacji zrobić. I naraz wpadł na genialny pomysł. Poprosił blaszanego drwala, żeby odrąbał czubek drzewa opierający się o krawędź przepaści. Drwal natychmiast wziął się do pracy i gdy kalidachy były tuż, tuż, drzewo z hukiem zwaliło się w przepaść, zabierając ze sobą dwie paskudne, warczące bestie, które roztrzaskały się na kawałeczki o ostre skały. — Udało się! — powiedział tchórzliwy lew, wzdychając z ulgą. — Widzę, że jeszcze trochę pożyjemy i bardzo mnie to cieszy, bo to chyba niezbyt przyjemne być martwym. Te potwory tak mnie przeraziły, że do tej pory serce wali mi jak młotem. Och, ze smutkiem westchnął drwal. Tak chciałbym mieć serce, które by mi biło. Ta przygoda sprawiła, że wszyscy z jeszcze większą niecierpliwością wyglądali końca lasu. Szli tak szybko, że Dorotka wkrótce zmęczyła się i musiała dalej jechać na grzbiecie lwa. Ku ich radości drzewa rosły coraz rzadziej, a po południu nagle stanęli nad szeroką rzeką. Po drugiej stronie widać było żółto obrukowaną drogę, która wiodła przez piękną krainę. Były tam zielone, nakrapiane kolorowymi kwiatkami łąki, a przy drogach rosły drzewa, które aż uginały się pod ciężarem wspaniałych owoców. — A w jaki sposób przejdziemy przez rzekę? — zapytała Dorotka. — No to bardzo łatwe — odparł strach. — Blaszany drwal zbuduje nam tratwę i po prostu przepłyniemy na drugą stronę. Drwal wziął więc swą siekierę i zaczął ścinać małe drzewka na tratwę. Tymczasem strach na wróble znalazł nad brzegiem rzeki drzewo, na którym rosło mnóstwo pysznych owoców. Ucieszyło to bardzo Dorotkę, która przez cały dzień żywiła się tylko orzechami. I teraz z przyjemnością zjadła sobie na kolację dojrzałe owoce. Budowa tratwy jednak zajmuje dosyć dużo czasu. Nawet komuś tak pracowitemu i niezniszczalnemu jak blaszany drwal. I gdy nadeszła noc, tratwa nie była jeszcze gotowa. Wędrowcy znaleźli więc wygodne miejsce pod drzewami i spali smacznie aż do rana. Dorotka śniła o szmaragdowym grodzie i o dobrym czarodzieju Ozie, który wnet wyśle ją z powrotem do domu. Niebezpieczne pole makowe.
Nasi dzielni podróżnicy obudzili się następnego ranka wypoczęci i pełni nadziei. Dorotka zjadła prawdziwie królewskie śniadanie składające się z brzoski i śliwek zerwanych z drzew rosnących nad brzegiem rzeki. Za nimi rozciągał się ciemny las, przez który udało im się bezpiecznie przejść, choć nie była to przyjemna wędrówka, a przed sobą mieli piękną, skąpaną w słońcu krainę, która jakby zapraszała ich do dalszej podróży do szmaragdowego grodu. Prawdę mówiąc, od tego przepięknego kraju wciąż dzieliła ich szeroka rzeka. Lecz tratwa była już prawie gotowa. Blaszany drwal ściął jeszcze kilka pni, przymocował je drewnianymi kołkami i można było ruszać. Dorotka z Toto na rękach usiadła na środku. Gdy jednak wszedł duży i ciężki, tchórzliwy lew, tratwa zachwiała się niebezpiecznie, ale strach i drwal dla równowagi stanęli po drugiej stronie i długimi kijami wypchnęli tratwę na wodę. Na początku szło im bardzo dobrze, lecz gdy dotarli na środek, silny prąd zniósł tratwę w dół rzeki i żółto brukowana droga zaczęła im znikać z zasięgu wzroku. Woda była tam tak głęboka, że długie kije nie sięgały dna. Niedobrze, rzekł blaszany drwal. Jeśli nie dostaniemy się szybko na drugi brzeg, rzeka zniesie nas aż do kraju złej czarownicy z zachodu, a ona nas zaczaruje i zostaniemy jej niewolnikami. A wtedy ja nigdy nie zdobędę rozumu, rzekł strach na wróble. A ja odwagi, dodał tchórzliwy lew. A ja serca, powiedział ze smutkiem blaszany drwal. A ja nigdy nie wrócę do Kansas, szepnęła przez łzy Dorotka. Musimy zrobić wszystko, by dostać się do szmaragdowego grodu, powiedział stanowczo strach i tak mocno pchnął długi kij, że ten wbił się w muł na dnie rzeki. Zanim strach zdążył go wyciągnąć, tratwa odpłynęła i biedny strach został sam, wisząc na kiju po środku rzeki. — Żegnajcie! — zawołał. Wszystkim zrobiło się bardzo przykro, a blaszany drwal aż zaczął płakać. Na szczęście jednak w porę przypomniał sobie, że może zardzewieć i szybko otarł łzy fartuszkiem Dorotki. Strach na wróble oczywiście przeżywał wszystko jeszcze bardziej. Teraz jestem w o wiele gorszej sytuacji niż kiedy spotkałem Dorotkę, myślał. Wtedy tkwiłem na kiju, na polu kukurydzy i mogłem przynajmniej udawać, że straszę wróble. Ale cóż za pożytek ze stracha na wróble, który tkwi na kiju na środku rzeki? Obawiam się, że już nigdy nie będę miał rozumu. Tymczasem tratwa płynęła dalej w dół rzeki, zostawiając stracha na wróble daleko za sobą. Nagle lew powiedział: musi być jakiś sposób, żebyśmy się uratowali. Myślę, że dałbym radę przepłynąć do brzegu i pociągnąć za sobą tratwę. Musicie się tylko mocno trzymać mojego ogona. Po czym wskoczył do wody, a blaszany drwal szybko chwycił go za ogon. Lew musiał wytężyć wszystkie siły, żeby dopłynąć do brzegu. Mimo, że był duży, było to bardzo trudne zadanie. Wkrótce jednak udało im się wydostać z wartkiego nurtu, a wtedy Dorotka wzięła od blaszanego drwala długi kij i popychała tratwę w kierunku lądu. Kiedy w końcu dopłynęli do brzegu, byli bardzo zmęczeni. Zeszli na śliczną, zieloną trawę i zauważyli, że prąd zniósł ich daleko od żółtej drogi, która prowadziła do szmaragdowego grodu. – Co teraz zrobimy? – zapytał blaszany drwal, kiedy lew położył się na trawie, żeby wyschnąć na słońcu. – Musimy jakoś dostać się z powrotem na drogę – powiedziała Dorotka. – Najlepiej będzie iść wzdłuż brzegu – zauważył lew. Tak więc, gdy już odpoczęli, Dorotka wzięła swój koszyczek i ruszyli porośniętym trawą brzegiem w kierunku drogi, od której zniosła ich rzeka. Okolica była bardzo piękna. Rosło tu mnóstwo kwiatów i drzew owocowych. Wesoło świeciło słonko
i gdyby nie to, że było im przykro z powodu stracha na wróble, byliby bardzo szczęśliwi. Szli bardzo szybko. Po pewnym czasie blaszany drwal krzyknął: patrzcie! Wszyscy spojrzeli w stronę rzeki, a tam, na największej głębinie, tkwił, trzymając się kurczowo kija, strach na wróble. Wyglądał na bardzo samotnego i smutnego. Co możemy zrobić, żeby go uratować? Zapytała Dorotka. Lew i blaszany drwal pokręcili głowami, bo nie potrafili nic poradzić. Usiedli więc na brzegu i ze smutkiem patrzyli na stracha na wróble, kiedy nagle nadleciał bocian. Zobaczywszy ich, wylądował, by chwilkę odpocząć nad rzeką. — Kim jesteście i dokąd idziecie? — zapytał. — Ja jestem Dorotka — odpowiedziała dziewczynka. — A to są moi przyjaciele, blaszany drwal i tchórzliwy lew. Idziemy do szmaragdowego grodu. — No to nie tędy — powiedział bocian, odwracając długą szyję i patrząc przenikliwie na cudaczną grupkę. — Wiem — odparła Dorotka — ale najpierw musimy uratować stracha na wróble, a nie wiemy, jak to zrobić. — A gdzie on jest? — zapytał bocian. — Tam na wodzie — odpowiedziała dziewczynka. — Gdyby nie był taki duży i ciężki, mógłbym go wam przynieść — rzekł po chwili bocian. — On wcale nie jest ciężki, bo jest wypchany słomą — zapewniła Dorotka z zapałem. — Bylibyśmy ci niewypowiedzianie wdzięczni, gdybyś mógł go tu przenieść. — A mogę spróbować. Ale jeśli okaże się, że jest za ciężki, będę musiał go upuścić do rzeki. Powiedziawszy to, bocian wzbił się w powietrze i poleciał do miejsca, gdzie na kiju tkwił strach na wróble. Wielkimi pazurami złapał stracha za ramię i przeniósł go nad wodą na brzeg do Dorotki, lwa, blaszanego drwala i Toto. Gdy strach znalazł się znów wśród swych przyjaciół, był tak szczęśliwy, że wszystkich wyściskał, nawet lwa i Toto. A gdy ruszyli dalej, z radości podśpiewywał sobie tra la 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 la. Myślałem, że już na zawsze zostanę w tej rzece, powiedział, ale bocian mnie ocalił. Jeśli kiedyś będę miał rozum, odnajdę bociana i wyświadczę mu jakąś przysługę. A nie ma za co dziękować, rzekł bocian, który leciał ponad nimi. Lubię pomagać, kiedy ktoś jest w kłopocie, ale teraz muszę już lecieć, bo w gnieździe czekają na mnie dzieci. Mam nadzieję, że dotrzecie do szmaragdowego grodu i że Oz wam pomoże. Dziękujemy ci, powiedziała serdecznie Dorotka. Bocian wzbił się w powietrze i wkrótce stracili go z oczu. A oni szli sobie dalej, słuchając śpiewu kolorowych ptaszków i oglądając piękne kwiatki, których wokoło było tak dużo, że pokrywały ziemię jak dywan. Jedne miały kielichy duże i żółte, inne białe, niebieskie czy szkarłatne. A wśród nich wyróżniały się kępki wielkich maków, które miały tak mocno purpurowy kolor, że Dorotkę aż rozbolały oczy. — Czyż nie są piękne? — powiedziała dziewczynka, wciągając mocny zapach kwiatów. — Chyba tak — rzekł strach na wróble. — Gdybym miał rozum, to pewnie by mi się bardziej podobały. Gdybym miał serce, byłbym w nich zakochany — szepnął drwal. — Ja zawsze lubiłem kwiaty — powiedział lew. Wyglądają na takie bezbronne i delikatne. W lesie jednak nigdy nie są tak kolorowe. Im dalej szli, tym więcej było purpurowych maków, a mniej innych kwiatów. I wkrótce znaleźli się na środku ogromnej makowej łąki. Kiedy bardzo dużo maków kwitnie jednocześnie, wydają one bardzo mocny zapach. I, jak wiadomo, każdy, kto go wdycha, natychmiast zasypia. A jeśli śpiącego nie przeniesie się daleko od tego zapachu, może zasnąć na zawsze. Ale Dorotka o tym nie wiedziała, a zresztą i tak nie mogła stamtąd odejść, bo nie widać było końca makowej łąki. Wkrótce więc powieki zaczęły jej opadać i poczuła, że musi natychmiast położyć się i zasnąć.
Blaszany drwal nie chciał jej na to pozwolić. Musimy się pospieszyć, żeby pójść do żółtobrukowanej drogi, zanim zrobi się ciemno, powiedział. A strach przyznał mu rację. Szli więc dalej. Aż Dorotka, nie mogąc już ustać na nogach, zapomniała, gdzie jest, oczy jej się same zamknęły, upadła na dywan z maków i natychmiast zasnęła. — Co robić? — zapytał blaszany drwal. — Jeśli ją tu zostawimy, umrze — powiedział lew. — Zapach tych kwiatów zabije nas wszystkich. Sam ledwie się powstrzymuje, by nie zamknąć oczu, a Toto już śpi. Była to prawda. Toto padł u boku swej małej pani. Lecz strachowi na wróble i blaszanemu drwalowi, którzy nie byli z krwi i kości, zapach kwiatów nie szkodził. — Biegnij co sił w nogach — powiedział strach do lwa. — Uciekaj z tego śmiercionośnego kobierca kwiatów, jak najszybciej potrafisz. Dziewczynkę wyniesiemy stąd sami, ale jeśli ty byś tu padł, nie damy rady cię udźwignąć. Lew rzucił się naprzód wielkimi susami i po chwili nie było go już widać. — Chwyćmy się za ręce i zróbmy siodełko, żeby przenieść Dorotkę — powiedział strach. Razem z drwalem podnieśli Toto, położyli go dziewczynce na kolana, zrobili z rąk siodełko i ponieśli śpiącą Dorotkę poprzez łąkę kwiatów. Szli, szli i wydawało się, że dywan śmiercionośnych maków nigdy się nie skończy. Idąc ciągle brzegiem rzeki, natknęli się na swego przyjaciela lwa, który spał głęboko wśród kwiatów, bo ich zapach był zbyt silny nawet dla tak wielkiego zwierza. Musiał dać za wygraną i padł niedaleko od miejsca, gdzie kobierzec maków wreszcie się kończył, przechodząc w bajecznie zielone łąki. — Nie możemy mu pomóc — powiedział blaszany drwal ze smutkiem. — Jest zbyt ciężki, by go podnieść. Musimy go tu zostawić, żeby spał snem wiecznym. Może przyśni mu się, że wreszcie znalazł odwagę? O, tak mi przykro, rzekł strach. Jak na kogoś tak tchórzliwego, lew był bardzo dobrym towarzyszem podróży. Ruszajmy. Donieśli śpiącą dziewczynkę do malowniczego zakątka nad rzeką, na tyle daleko od makowego pola, że nie dochodził tu trujący zapach kwiatów. Położyli ją delikatnie na miękkiej trawie i czekali, aż obudzi ją rześki podmuch wiatru. Królowa polnych myszek. Musimy być już blisko żółtobrukowanej drogi, zauważył strach na wróble, stając koło śpiącej Dorotki. Przeszliśmy prawie tyle drogi, ile uniosła nas rzeka. Blaszany drwal właśnie miał coś powiedzieć, kiedy usłyszał jakiś pomruk i odwróciwszy głowę, ujrzał dziwne zwierzę, które w susach pędziło w ich kierunku. Był to wielki, żółty żbik. Blaszany drwal pomyślał, że zwierzę to pewnie poluje. Miało spuszczone uszy, szeroko otwarty pysk z dwoma rzędami paskudnych zębów i oczy świecące jak ogniste kule. Gdy żbik był już blisko, blaszany drwal dostrzegł, że przed paskudną bestią ucieka mała, szara myszka polna. Chociaż nie miał serca, wiedział, że to bardzo nieładnie ze strony żbika, iż próbuje zabić taką śliczną, bezbronną myszkę. Uniósł więc siekierę i kiedy żbik przebiegał obok, zamachnął się i ociął mu głowę. Gdy myszka zobaczyła, że jej wróg nie żyje, powoli podeszła do drwala i powiedziała piskliwym, cienkim głosikiem: — Bardzo ci dziękuję, tak bardzo, bardzo dziękuję, że mi uratowałeś życie.
Nie ma o czym mówić, odparł drwal. Wiesz, ja nie mam serca, więc zawsze staram się pomóc każdemu, kto potrzebuje pomocy. Nawet jeśli jest to tylko mała myszka. Tylko myszka? Krzyknęło małe zwierzątko z oburzeniem. Przecież ja jestem królową, królową wszystkich polnych myszek. O, przepraszam, rzekł blaszany drwal, kłaniając się nisko. Dlatego też, ratując mi życie, dokonałeś wielkiego dzieła, dodała już spokojnie królowa. W tej samej chwili podbiegło do nich kilka myszek. Ujrzawszy swą królową, zakrzyknęły. Och, wasza wysokość, myślałyśmy już, że wasza mość zginie. Jak udało się waszej wysokości uciec wielkiemu żbikowi? I pokłoniły się swej królowej tak nisko, że prawie stanęły na głowach. Ten śmieszny, blaszany człowiek zabił żbika i ocalił mi życie. Dlatego też macie mu służyć i spełniać każde jego życzenie. Tak jest, krzyknęły wszystkie myszki piskliwym chórem. A potem rozbiegły się na wszystkie strony, gdyż Toto właśnie się obudził i ujrzawszy tyle myszek naraz, szczeknął z radości i skoczył pomiędzy zwierzątka. Toto, kiedy mieszkał w Kansas, zawsze uwielbiał gonić myszki i nie widział w tym nic złego. Blaszany drwal złapał pieska na ręce i trzymając mocno zawołał do myszek. Wracajcie, wracajcie! Toto nie zrobi wam krzywdy! Na te słowa królowa myszek wychyliła głowę spod kępy trawy i zapytała niedowierzająco. Jesteś pewien, że nas nie ugryzie? Nie wypuszczę go! Nie musicie się już bać! Odpowiedział drwal. Jedna za drugą myszki niepewnie przydreptały z powrotem. A Toto nie szczeknął już ani razu, choć usiłował wydostać się z ramion drwala. Może nawet próbowałby go ugryźć, gdyby nie to, że świetnie wiedział, że drwal jest z blachy. Wreszcie największa myszka powiedziała. Czy jest coś, co możemy zrobić, by odpłacić ci za uratowanie życia naszej królowej? Nie wydaje mi się, odpowiedział drwal. Lecz strach na wróble, który cały czas myślał, jak uratować lwa, ale nie mógł nic wymyślić, bo w głowie miał tylko słomy. Szybko rzekł. Tak, możecie ocalić naszego przyjaciela, tchórzliwego lwa, który zasnął na polu makowym. Lwa? Wykrzyknęła mała królowa. Przecież on mógłby nas wszystkie zjeść. Ale skąd? Zapewnił strach. Ten lew jest tchórzem. Naprawdę? Sam tak o sobie mówi, odpowiedział strach. A poza tym nigdy nie skrzywdziłby kogoś, kto jest naszym przyjacielem. Jeśli pomożecie nam go uratować, obiecuję, że potraktuję was wszystkie z największym szacunkiem. No dobrze, powiedziała królowa. Ufamy ci, ale co mamy zrobić? Czy jest wiele myszek, które zwą cię swą królową i są ci posłuszne? O, tak! Tysiące! A więc poślij po nie. Niech przyjdą jak najszybciej. I niech każda przyniesie ze sobą długi kawałek sznurka. Królowa odwróciła się do towarzyszących jej myszy i rozkazała im natychmiast zebrać poddanych. Gdy tylko skończyła mówić, myszki co sił w nogach rozbiegły się we wszystkich kierunkach. A teraz, powiedział strach na wróble do blaszanego drwala, idź na brzeg do tamtych drzew i zrób wózek, na którym będzie można przewieźć lwa. Drwal natychmiast zabrał się do pracy. I wkrótce powstał wspaniały wózek. Konary drzew połączył drwal drewnianymi kołkami, a z kawałków pniaka wyciosał 4 koła. Pracował tak szybko i sprawnie, że kiedy nadbiegły myszki, wózek już na nie czekał. Myszki przybywały ze wszystkich stron, a były ich tysiące, dużych, małych i średnich, a każda w pyszczku niosła kawałek sznurka. Mniej więcej w tym samym czasie Dorotka obudziła się z długiego snu i otworzyła oczy. Jakież było jej zdziwienie, gdy zobaczyła, że leży na trawie, a dookoła niej stoją tysiące przyglądających się jej bojaźliwie myszek. Lecz strach na wróble szybko jej o wszystkim opowiedział i zwracając się do dostojnej małej myszki rzekł: pozwól,
że przedstawię cię jej wysokości królowej. Dorotka pokłoniła się z szacunkiem, a królowa odwzajemniła ukłon, po czym szybko się zaprzyjaźniły. Strach na wróble i blaszany drwal zaczęli teraz za pomocą sznurków przywiązywać myszki do wózka. To znaczy, jeden koniec zawiązywali myszkom na szyjach, a drugi przymocowywali do wózka. A wózek ten był, rzecz jasna, 1000 razy większy od największej myszki. Ale gdy wszystkie zwierzątka były do niego zaprzężone, z łatwością mogły go ciągnąć. Nawet gdy wsiedli na niego drwal i strach, cudaczne maleńkie koniki szybko dociągnęły ich na miejsce, gdzie spał lew. Po wielu trudach i dzięki ogromnemu wysiłkowi dwóm przyjaciołom udało się wrzucić lwa na wózek. Wtedy królowa pospiesznie rozkazała myszkom ruszać, gdyż bała się, że przebywając zbyt długo wśród maków, one także mogłyby zasnąć. Początkowo małe stworzonka, choć było ich tak wiele, ledwo mogły ruszyć ciężko załadowany pojazd. Lecz strach i drwal popchnęli go z tyłu i dalej szło dużo lepiej. Wkrótce dociągnęli lwa na zieloną łąkę, gdzie znów mógł oddychać słodkim, świeżym powietrzem. Dorotka wyszła im na spotkanie i gorąco podziękowała małym myszkom za ocalenie przyjacielowi życia. Bardzo polubiła wielkiego lwa, więc teraz była szczęśliwa, że wspólnymi siłami udało im się go uratować. Potem wyprzęgli myszki z wózka i zwierzątka rozbiegły się po trawie do swoich domków. Została tylko ich królowa. Jeśli kiedykolwiek będziecie nas potrzebować, wyjdźcie na pole i zawołajcie. Gdy tylko was usłyszymy, zaraz przyjdziemy z pomocą, powiedziała. A teraz żegnajcie. Do widzenia, odpowiedzieli wszyscy. I królowa pobiegła przed siebie, a Dorotka mocno trzymała Toto, by nie mógł pobiec i wystraszyć dostojną myszkę. Potem wszyscy usiedli koło lwa i czekali, aż się obudzi. A strach na wróble nazrywał dla Dorotki świeżych owoców. Zjadła je z apetytem na obiad. Strażnik wrót. Minęło trochę czasu, zanim lew się obudził, bo bardzo długo leżał wśród maków, wdychając ich trujący zapach. Lecz kiedy wreszcie otworzył oczy i sturlał się z wózka, bardzo się ucieszył, że jeszcze żyje. Biegłem najszybciej, jak potrafiłem, powiedział, siadając i ziewając, ale ten zapach był silniejszy ode mnie. Jak wam się udało mnie stamtąd wydostać? Opowiedzieli mu o myszkach polnych i o tym, jak wspaniałomyślnie uratowały go one od śmierci. Tchórzliwy lew zaśmiał się i powiedział: zawsze uważałem się za wielkiego i strasznego, a takie małe kwiaty nieomal mnie zabiły. I takie niepozorne zwierzątka ocaliły mi życie. Jakie to wszystko dziwne. No, a co teraz zrobimy, przyjaciele? Musimy dojść do żółto-brukowanej drogi, a potem dalej wędrować do szmaragdowego grodu, odparła Dorotka. Tak więc, skoro lew już wypoczął i wrócił do siebie, ruszyli znowu w podróż, z przyjemnością maszerując po miękkiej, świeżej trawie. Wkrótce dotarli do żółto-brukowanej drogi, która prowadziła do szmaragdowego grodu, gdzie mieszkał wielki Oz. Droga była gładka, równo wybrukowana, a okolice piękne. Podróżnicy cieszyli się niezmiernie, że już daleko za nimi został las, a z nim wiele niebezpieczeństw, które czaiły się w ponurych ostępach.
Przy drodze znowu stały płotki, ale tym razem pomalowane na zielono. Tak samo jak mijany właśnie domek, w którym pewnie mieszkał jakiś gospodarz. Przez całe popołudnie spotkali wiele takich domków, z których czasami wychodzili ludzie, jakby chcieli ich o coś zapytać. Nikt jednak nie podszedł bliżej, żeby porozmawiać. Za bardzo bali się wielkiego lwa. Wszyscy mieli ubrania w ślicznym, szmaragdowo-zielonym kolorze i szpiczaste kapelusze, podobne do tych, jakie nosili manczkini. To musi być kraina Oz, powiedziała Dorotka. I na pewno zbliżamy się już do szmaragdowego grodu. Tak, odpowiedział Strach. Wszystko tu jest zielone, podczas gdy w kraju manczkinów ulubionym kolorem jest błękit. Ale ci ludzie nie wyglądają na tak przyjaznych jak manczkini. Obawiam się, że nie będziemy tu mogli znaleźć noclegu. Chciałabym zjeść wreszcie coś innego niż tylko owoce, powiedziała dziewczynka. Toto też jest pewnie strasznie głodny. Zatrzymajmy się przy następnym domku i porozmawiajmy z gospodarzami. Tak więc, gdy doszli do dość okazałego gospodarstwa, Dorotka śmiało podeszła i zapukała. Jakaż kobieta uchyliła drzwi na tyle tylko, by móc przez nie wyjrzeć i powiedziała: — Czego chcesz, dziecko? I dlaczego jest z tobą ten wielki lew? — Jeśli pani nam pozwoli, chcielibyśmy tu spędzić noc — odpowiedziała Dorotka. — Lew jest moim przyjacielem i towarzyszem podróży i na pewno pani nie skrzywdzi. — Czy on jest oswojony? — zapytała kobieta, otwierając drzwi nieco szerzej. — Ależ oczywiście — powiedziała dziewczynka. — A poza tym jest strasznym tchórzem i bardziej się pani boi niż pani jego. Kobieta zastanowiła się, spojrzała jeszcze raz na lwa i powiedziała: — No dobrze, jeśli tak, to możecie wejść. Dam wam kolację i miejsce do spania. Weszli więc do domu, w którym poza kobietą było jeszcze dwoje dzieci i mężczyzna. Zranił się on w nogę i leżał teraz na kanapie w rogu pokoju. Wszyscy wyglądali na bardzo zaskoczonych widokiem dziwacznej kompanii. Podczas gdy kobieta nakrywała do stołu, gospodarz zapytał: — Dokąd idziecie? — Do szmaragdowego grodu — odparła Dorotka. — Chcemy zobaczyć się z wielkim Ozem. — Doprawdy? — zdziwił się mężczyzna. — A skąd jesteście tacy pewni, że Oz będzie chciał się z wami widzieć? — A dlaczego miałby nie chcieć? — odparła dziewczynka. — Wszyscy powiadają, że nigdy z nikim nie chce się widzieć. Wiele razy byłem w szmaragdowym grodzie. To piękne i pełne cudów miejsce, ale nie pozwolono mi zobaczyć wielkiego Oza. Nie znam też nikogo, kto by go widział. — A czy on nigdy nie wychodzi na dwór? — zapytał Strach. — Nigdy. Całymi dniami siedzi w swym pałacu, w wielkiej sali tronowej i nawet ci, którzy mu usługują, nigdy go nie widzieli. — Jaki on jest? — zapytała dziewczynka. — Trudno powiedzieć — odparł gospodarz z namysłem. — Widzisz, Oz jest wielkim czarodziejem i może przybrać taką postać, jaką zechce. Dlatego też niektórzy mówią, że wygląda jak ptak, inni, że jak słoń, a jeszcze inni, że jak kot. Niektórym ukazuje się pod postacią pięknej wróżki, albo krasnoludka, albo jeśli ma ochotę, jeszcze kogoś innego. Lecz jak naprawdę wygląda Oz, kiedy jest sobą, tego nie wie nikt. To bardzo dziwne, powiedziała Dorotka, ale musimy się jakoś z nim zobaczyć. Bo inaczej cała nasza długa podróż na nic. — Dlaczego chcecie się zobaczyć z wielkim Ozem? — zapytał gospodarz. — Ja chcę, żeby mi dał trochę rozumu — rzekł Strach na wróble. — O, Oz z łatwością może to zrobić — odrzekł mężczyzna. — Ma dużo więcej rozumu, niż sam potrzebuje. — A ja chcę, żeby mi dał serce — powiedział blaszany drwal. — To także nie sprawi mu kłopotu — mówił dalej gospodarz. — Oz ma bowiem ogromną kolekcję serc we wszystkich rozmiarach i kolorach. — A ja chcę, żeby dał mi odwagę — rzekł tchórzliwy lew. — Oz trzyma w swej sali tronowej
Ogromny dzban z odwagą, powiedział mężczyzna. Jest przykryty złotym talerzem, żeby odwaga z niego nie uleciała. Oz na pewno z przyjemnością ci trochę da. A ja chcę, żeby odesłał mnie do Kansas, rzekła Dorotka. A gdzie jest Kansas? Zapytał zaskoczony gospodarz. Nie wiem, odparła Dorotka ze smutkiem, ale tam jest mój dom i jestem pewna, że to musi gdzieś być. Najprawdopodobniej masz rację. Oz może zrobić wszystko, więc sądzę, że znajdzie też Kansas. Ale najpierw musicie się z nim zobaczyć. A to będzie trudne zadanie. Wielki czarodziej nie chce się z nikim widywać. Robi tylko to, na co ma ochotę. A czego ty chcesz od Oza? Zwrócił się do Toto. Piesek tylko pomerdał ogonem, gdyż, co bardzo dziwne, nie potrafił mówić. Kobieta zawołała, że kolacja jest już gotowa, więc usiedli przy stole i Dorotka z prawdziwą przyjemnością zjadła przepyszną owsiankę. Potem talerzyk jajecznicy i kilka kromek chleba. Lew też zjadł trochę owsianki, ale mu nie smakowało, gdyż, jak wyjaśnił, była zrobiona z owsa, a owies to pożywienie dobre dla koni, a nie dla lwów. Strach na wróble i blaszany drwal w ogóle nie jedli, a Toto najadł się wszystkiego po trochu i był bardzo zadowolony, że wreszcie dostał dobrą kolację. Potem gospodynie zaprowadziła Dorotkę do łóżka i dziewczynka położyła się spać. Toto zwinął się w kłębek u jej boku, a lew pilnował drzwi do pokoju, żeby nikt jej nie przeszkadzał. Strach na wróble i blaszany drwal stanęli sobie w kącie i przez całą noc nie ruszali się, choć oczywiście nie mogli spać. Następnego ranka, gdy tylko wstało słońce, wszyscy ruszyli w drogę i wkrótce zobaczyli na niebie przepiękną zieloną poświatę. To pewnie szmaragdowy gród, powiedziała Dorotka. Szli dalej, a zielona poświata stawała się coraz jaśniejsza i wyglądało na to, że wreszcie zbliżali się do celu swej podróży. Jednak dopiero po południu dotarli do wielkiego muru, który otaczał miasto. Był wysoki, gruby i miał jasnozielony kolor. Przed nimi, na końcu żółto brukowanej drogi, znajdowały się wielkie wrota, całe nabijane szmaragdami. Błyszczały one w słońcu tak mocno, że oślepiły nawet nieprawdziwe, bo namalowane, oczy stracha na wróble. Obok bramy znajdował się dzwonek, więc Dorotka przycisnęła guziczek i wtedy dobiegł ich srebrzysty dźwięk i wielkie wrota powoli otworzyły się. Weszli do środka i znaleźli się w ogromnym, łukowato sklepionym pomieszczeniu, którego ściany błyszczały niezliczoną ilością szmaragdów. Przed nimi stał mały człowieczek, mniej więcej tego samego wzrostu co mączkini. Od stóp do głów ubrany był na zielono i nawet jego skóra miała zielonkawy odcień. A obok niego stała wielka, zielona skrzynia. Ujrzawszy Dorotkę i jej towarzyszy, człowieczek zapytał: czego sobie życzycie w szmaragdowym grodzie? Przyszliśmy tu, by zobaczyć się z wielkim Ozem, powiedziała Dorotka. Ta odpowiedź tak zaskoczyła człowieczka, że aż musiał usiąść, by się nad nią zastanowić. Od wielu lat nikt nie prosił mnie o widzenie się z Ozem, powiedział, kręcąc głową ze zdziwienia. Oz jest mocarnym i straszliwym czarodziejem. Jeśli przyszliście tu z czymś błahym lub głupim, aby zakłócić jego mądre rozważania, może się bardzo rozzłościć i w jednej chwili was zniszczyć. To nie jest na pewno nic błahego ani głupiego, odparł strach. To coś bardzo ważnego. Poza tym powiedziano nam, że Oz jest dobrym czarodziejem. To prawda, powiedział zielony człowieczek. Rządzi szmaragdowym grodem mądrze i dobrze. Ale dla tych, którzy są nieuczciwi albo przychodzą do niego tylko z ciekawości, potrafi być straszny. Niewielu ośmieliło się prosić go o spotkanie.
Jestem strażnikiem wrót i skoro prosicie o to, by zobaczyć się z wielkim Ozem, zaprowadzę was do jego pałacu. Najpierw jednak musicie założyć okulary. Dlaczego? Zapytała Dorotka. Bo jeśli nie będziecie mieć okularów, blask i przepych szmaragdowego grodu mogą was oślepić. Nawet mieszkańcy grodu muszą dzień i noc chodzić w okularach. Wszystkie okulary są pozamykane na klucz. Tak rozkazał Oz, gdy tylko zbudowano miasto. I tylko ja mam klucz otwierający je. Uchylił wielką skrzynię, wypełnioną po brzegi okularami, we wszystkich rozmiarach i kształtach. Wszystkie miały zielone szkła. Strażnik wrót znalazł parę, która świetnie pasowała Dorotce i założył jej na nos. Następnie opasał jej głowę dwoma złotymi paseczkami przymocowanymi do okularów i zamknął je kluczykiem zawieszonym na łańcuchu, którego nigdy nie zdejmował z szyi. Kiedy Dorotka miała już okulary na nosie, nawet gdyby chciała, nie mogłaby ich zdjąć. Choć oczywiście nie chciała, gdyż nie miała ochoty oślepnąć od blasku szmaragdowego grodu. Nic więc nie powiedziała. Potem zielony człowieczek dopasował okulary dla Stracha, blaszanego drwala i lwa, a nawet dla małego Toto, a następnie wszystkie pozamykał na klucz. Po tych przygotowaniach strażnik wrót założył na nos swoje własne okulary i powiedział, że może ich już zaprowadzić do pałacu. Zdjął z kołka na murze wielki złoty klucz, otworzył następną bramę i poprowadził wędrowców na ulicę szmaragdowego grodu. Cudowne szmaragdowe miasto Oza. Mimo, że oczy naszych przyjaciół ochraniały zielone okulary, w pierwszej chwili blask szmaragdowego grodu oślepił ich. Wzdłuż ulic stały piękne domy z zielonego marmuru, całe wysadzane lśniącymi szmaragdami. Wędrowcy szli po chodniku, który również zrobiony był z zielonego marmuru, a w miejscach, gdzie łączyły się płyty, tkwiły gęsto powtykane iskrzące się w słońcu szmaragdy. Szyby w oknach także były zielone i nawet niebo nad miastem miało zielonkawy odcień z zielonymi promieniami słońca. Po ulicach chodziło mnóstwo ludzi, kobiet, mężczyzn, dzieci, a wszyscy byli poubierani na zielono i mieli zielonkawą skórę. Patrzyli na Dorotkę i jej cudacznych kompanów ze zdziwieniem, a dzieci na widok lwa uciekały i chowały się za swoimi mamami. Ale nikt ani słowem nie odezwał się do grupki wędrowców. Przy ulicach było wiele sklepów i Dorotka zobaczyła, że wszystko w nich było zielone. Sprzedawano tam zielone cukierki, zieloną kukurydzę, a także zielone buty, zielone kapelusze i wszelkiego rodzaju zielone ubrania. W pewnym miejscu jakiś człowiek sprzedawał zieloną lemoniadę, a kiedy dzieci ją kupowały, Dorotka dostrzegła, że płacą zielonymi pieniążkami. Nie widać było koni ani żadnych innych zwierząt, a ludzie sami wozili bagaże w małych, zielonych wózkach, które pchali przed sobą. Wyglądało na to, że mieszkańcom grodu powodzi się doskonale i że są szczęśliwi. Strażnik wrót prowadził przybyszy przez ulicę, aż dotarli do wielkiej budowli, która znajdowała się dokładnie w środku miasta. Był to pałac Oza, wielkiego czarodzieja.
Przed wejściem stał, oczywiście ubrany na zielono, żołnierz z długimi, zielonymi bokobrodami. To są cudzoziemcy, rzekł do niego strażnik wrót. Chcą zobaczyć się z wielkim Ozem. Wejdźcie, odparł żołnierz. Przekażę Ozowi wiadomość o waszym przybyciu. Przeszli więc przez bramy pałacu i zostali wprowadzeni do wielkiej sali z zielonym dywanem, gdzie stały śliczne, zielone, nabijane szmaragdami meble. Przed wejściem do sali żołnierz kazał im wytrzeć nogi o zieloną wycieraczkę, a kiedy już usiedli, powiedział grzecznie: rozgośćcie się proszę, a ja pójdę pod drzwi sali tronowej i powiem Ozowi, że tu jesteście. Po długim oczekiwaniu, kiedy wreszcie żołnierz wrócił, Dorotka zapytała: czy widziałeś się z Ozem? Ależ skąd? Odparł żołnierz. Nigdy go nie widziałem, ale rozmawiałem z nim przez zasłonę i przekazałem mu wiadomość o waszym przybyciu. Powiedział, że jeśli bardzo wam na tym zależy, udzieli wam audiencji, ale każdy z was ma do niego przyjść sam. Poza tym Oz zgodził się przyjąć tylko jedną osobę dziennie. Dlatego też musicie pozostać w pałacu przez kilka dni. Pokażę wam pokoje, gdzie będziecie mogli wygodnie odpocząć po podróży. Dziękujemy, odpowiedziała dziewczynka. To bardzo uprzejmie ze strony Oza. Żołnierz dmuchnął w zielony gwizdek i w oka mgnieniu do sali weszła młoda, zielona panienka, ubrana w piękną sukienkę z zielonego jedwabiu. Miała cudowne, zielone włosy i zielone oczy. Pokłoniła się nisko Dorotce i powiedziała: — Chodź za mną, proszę, pokażę ci twój pokój. Dorotka pożegnała się więc ze swymi przyjaciółmi i, wziąwszy Toto na ręce, wyszła za panienką. Minęły 7 korytarzy. Weszły po schodach na 3 piętro i wreszcie dotarły do przeznaczonej dla Dorotki komnaty. Była to najcudowniejsza na świecie mała komnatka. Stało tam miękkie, wygodne łóżeczko, na którym leżała zielona, welwetowa kapa. Na środku komnaty znajdowała się maleńka fontanna, która tryskała w powietrze zielonymi perfumami spływającymi do pięknie rzeźbionego baseniku z zielonego marmuru. W oknach stały zachwycające zielone kwiaty, a obok wisiała półka z szeregiem małych zielonych książeczek. Gdy w chwili wolnego czasu Dorotka zajrzała do nich, zobaczyła mnóstwo dziwacznych, zielonych obrazków, które były tak zabawne, że dziewczynka śmiała się na głos. W szafie znalazła mnóstwo zielonych sukienek jedwabnych, satyny i welwetu, a wszystkie pasowały na nią jak ulał. — Czuj się tu jak w domu — powiedziała zielona panienka. — A jeśli będziesz czegoś potrzebowała, zadzwoń tym dzwoneczkiem. — Oz, przyślę po ciebie jutro rano. Zostawiła Dorotkę samą i poszła do pozostałych wędrowców. Ich także odprowadziła do pokoi i okazało się, że każdy z nich dostał równie piękną komnatę. Oczywiście szkoda było całego zachodu dla stracha na wróble. Bo gdy znalazł się w swoim pokoju, stanął głupkowato w kącie przy drzwiach i czekał tak do rana. Gdyby się położył, i tak by nie wypoczął. Nie mógł też zamknąć oczu. Stał więc całą noc i przyglądał się małemu pajączkowi, który przątł swą sieć w rogu komnaty, jakby nie zważając na to, że znajduje się w jednej z najpiękniejszych komnat na świecie. Blaszany drwal z przyzwyczajenia położył się na łóżku, bo pamiętał jeszcze czasy, gdy był z krwi i kości. Nie potrafił jednak spać, więc spędził noc na poruszaniu zawiasami w górę i w dół, żeby trzymać je w dobrej kondycji, a lew wolałby posłanie suchych liści w lesie niż łóżko. Nie podobało mu się też, że jest w zamkniętym pomieszczeniu, ale był zbyt rozsądnym lwem, żeby się tym przejmować. Wskoczył więc na łóżko, zwinął się w kłębek jak kot, i w ciągu minuty zasnął. Następnego ranka po śniadaniu zielona panienka przyszła po Dorotkę
i ubrała ją w jedną z najpiękniejszych sukieneczek uszytą z posypanej zielonym brokatem satyny. Dorotka założyła do tego zielony, jedwabny fartuszek, zawiązała na szyi Toto zieloną wstążeczkę i ruszyli do sali tronowej Wielkiego Oza. Najpierw weszli do wielkiego holu, gdzie spotkali tłum wystrojonych dam dworu i dworzan. Ludzie ci nie mieli nic do roboty i zajmowali się tylko rozmowami i plotkami. Każdego ranka czekali przed salą tronową, choć nigdy nie pozwolono im zobaczyć się z Ozem. Gdy weszła Dorotka, popatrzyli na nią z ciekawością, a jeden z nich wyszeptał: czy to prawda, że idziesz, by spojrzeć w twarz Oza Straszliwego? Oczywiście, odparła dziewczynka, jeśli tylko będzie chciał się ze mną widzieć. A na pewno będzie chciał, powiedział żołnierz, ten sam, który wczoraj powiadomił czarodzieja o przybyciu wędrowców. Chociaż on bardzo nie lubi się z nikim widywać. Gdy z nim wczoraj rozmawiałem, początkowo był bardzo zły i powiedział, żebym was odesłał tam, skąd przyszliście. A potem zapytał mnie, jak wyglądacie. I gdy wspomniałem o twoich srebrnych bucikach, bardzo go to zaciekawiło. Na koniec powiedziałem mu o tym znaczku, który masz na czole. I wtedy zdecydował, że cię przyjmie. Ledwie żołnierz skończył mówić, rozległ się dzwonek, a zielona panienka powiedziała: to znak, że masz wejść do sali tronowej. Otworzyła małe drzwi, a Dorotka śmiało przekroczyła próg i znalazła się w cudownym miejscu. Była to duża, okrągła komnata z wysokim sufitem w kształcie łuku. Ściany i podłogę pokrywały gęsto wielkie szmaragdy. Na środku sufitu znajdowała się ogromna lampa, która świeciła jasno niczym słońce, a w jej blasku cudownie iskrzyły się szmaragdy. Ale Dorotkę najbardziej zainteresował wielki tron z zielonego marmuru, który stał na środku sali. Miał kształt krzesła i cały lśnił od szmaragdów, tak jak i cała komnata. Na środku krzesła znajdowała się ogromna głowa, która nie miała ani tułowia, ani rąk, ani nóg. Nie było na niej żadnych włosów. Miała natomiast oczy, nos i usta. I była większa niż głowa największego olbrzyma. Gdy Dorotka przyglądała się jej ze zdziwieniem i strachem, oczy odwróciły się powoli i spojrzały na nią przenikliwie i groźnie. Potem poruszyły się usta i Dorotka usłyszała głos, który powiedział: jestem Oz, wielki i straszliwy. Kim ty jesteś i dlaczego chcesz się ze mną widzieć? Ale głos wielkiej głowy nie okazał się tak straszny, jak Dorotka się spodziewała. Zebrała się więc na odwagę i odpowiedziała: jestem Dorotka, mała i łagodna. Przyszłam do ciebie po pomoc. Oczy przyglądały się jej z namysłem przez całą minutę, a potem głos powiedział: skąd masz te srebrne trzewiki? Wzięłam je od złej czarownicy ze wschodu, gdy mój domek spadł na ziemię i zabił ją, odpowiedziała. A skąd masz ten znak na czole? Wypytywał dalej głos. Tutaj pocałowała mnie na pożegnanie dobra czarownica z zachodu, kiedy wysłała mnie do ciebie, powiedziała dziewczynka. Oczy znowu spojrzały na nią przenikliwie i stwierdziwszy, że mówi prawdę, Oz zapytał: o co chcesz mnie prosić? Odeślij mnie z powrotem do Kansas, do cioci M i wujka Henryka, odpowiedziała z przejęciem. Choć twój kraj jest bardzo piękny, nie chcę tu zostać. A poza tym jestem pewna, że ciocia M strasznie się martwi, że mnie tak długo nie ma. Oczy mrugnęły trzy razy, przekręciły się do góry i spojrzały na sufit, potem na podłogę, a potem tak dziwnie zakręciły się w kółko, że wydawało się, iż widzą każdy zakątek sali. W końcu znowu zwróciły się ku Dorotce. A dlaczego miałbym to dla ciebie zrobić? Zapytał Oz. Bo ty jesteś silny, a ja słaba. Bo ty jesteś wielkim czarodziejem, a ja tylko małą, bezbronną dziewczynką. Byłaś jednak dość silna, by zabić złą czarownicę ze wschodu, powiedział Oz.
to był przypadek, odparła dziewczynka. Nie mogłam na to nic poradzić. No dobrze, powiedziała głowa. Dam ci odpowiedź. Nie masz prawa oczekiwać, że odeślę cię do Kansas. Chyba, że w zamian zrobisz coś dla mnie. W tej krainie każdy musi płacić za to, co dostaje. Jeśli chcesz, bym użył mej magicznej mocy i odesłał cię z powrotem do domu, najpierw musisz zrobić coś dla mnie. Pomóż mi, a ja pomogę tobie. Co mam zrobić? Zapytała dziewczynka. Zabij złą czarownicę z zachodu, odpowiedział Oz. Ale ja nie potrafię, wykrzyknęła zaskoczona dziewczynka. Zabiłaś czarownicę ze wschodu i nosisz jej srebrne trzewieki, które mają wielką czarodziejską moc. W tej krainie została już tylko jedna zła czarownica. I kiedy dowiem się, że ona nie żyje, odeślę cię z powrotem do Kansas. Jednak ani chwili wcześniej. Dziewczynka była tak zawiedziona, że zaczęła płakać. Oczy zaś znowu zamrugały i spojrzały na nią podejrzliwie, jakby wielki Oz sądził, że dziewczynka mogłaby mu pomóc, jeśli tylko by zechciała. Nigdy nikogo z rozmysłem nie zabiłam, łkała Dorotka. A nawet gdybym chciała, to jak mogę zabić złą czarownicę? Jeśli ty sam, wielki Oz, nie potrafisz tego zrobić, to jak możesz oczekiwać, że mnie się to uda? Nie wiem, odparła głowa, ale oto moja odpowiedź. Jeśli zła czarownica nie umrze, nigdy nie zobaczysz cioci i wujka. Nie zapominaj, że czarownica jest zła, straszliwie zła i powinna zginąć. A teraz idź. I dopóki nie wykonasz swego zadania, nawet nie staraj się ze mną zobaczyć. Zasmucona Dorotka wyszła z sali tronowej i wróciła do swych przyjaciół, którzy czekali, by usłyszeć, co powiedział jej Oz. Nie ma dla mnie nadziei, rzekła ze smutkiem. Oz nie odeśle mnie do domu, dopóki nie zabije złej czarownicy z zachodu. A tego nigdy nie zrobię. Przyjaciołom zrobiło się bardzo żal dziewczynki, ale nie mogli jej w niczym pomóc. Poszła więc do swojej komnaty, położyła się na łóżku i wkrótce, zmęczona płaczem, zasnęła. Następnego ranka żołnierz z zielonymi bokobrodami przyszedł do komnaty Stracha i powiedział: chodź ze mną, Oz przysyła po ciebie. Strach na wróble podążył za nim i wszedł do wielkiej sali tronowej. Na szmaragdowym tronie siedziała przepiękna pani. Ubrana była w zieloną zwiewną szatę z jedwabiu, a na jej zielonych lokach spoczywała korona z najwspanialszych klejnotów. Z ramion wyrastały jej przepięknie ubarwione skrzydła, które były tak delikatne, że drżały przy najmniejszym podmuchu wiatru. Strach na wróble pokłonił się cudownej istocie najpiękniej jak potrafił, choć przeszkadzała mu w tym nieco słoma, którą był wypchany. A ona spojrzała na niego słodko i powiedziała: jestem Oz, wielki i straszliwy. Kim ty jesteś? I dlaczego chcesz się ze mną widzieć? Strach na wróble, który spodziewał się zobaczyć wielką głowę, był bardzo zmieszany, lecz śmiało odpowiedział: jestem tylko wypchanym słomą strachem na wróble. Dlatego też nie mam rozumu i przybyłem tu, by cię błagać, żebyś mi go trochę dał. Chciałbym być takim samym człowiekiem jak inni poddani w twym królestwie. — A dlaczego miałbym to dla ciebie zrobić? — zapytała piękna pani. — Gdyż jesteś mądry i potężny i tylko ty jesteś w stanie mi pomóc — odpowiedział strach. — Nigdy nie daję niczego za darmo — rzekł Oz. — Ale mogę ci obiecać, że jeśli zabijesz złą czarownicę z zachodu, dam ci mnóstwo rozumu i to tak dobrego, że będziesz najmądrzejszym człowiekiem w całej krainie Oz. — Sądziłem, że poprosiłeś już Dorotkę, by zabiła czarownicę, rzekł zaskoczony strach. To prawda, nie obchodzi mnie jednak, kto ją zabije, ale dopóki ona żyje, nie spełnię twojego życzenia. A teraz idź i nie proś, by się ze mną zobaczyć, póki sobie nie zasłużysz na rozum, którego tak pragniesz.
Zasmucony strach na wróble wrócił do swych przyjaciół i powiedział im, co usłyszał od Oza. Dorotka bardzo się zdziwiła, że wielki czarodziej ukazał się teraz jako piękna pani, a nie głowa. Mimo to, powiedział strach, ta pani potrzebuje serca, tak samo jak blaszany drwal. Następnego ranka żołnierz z zielonymi bokobrodami przyszedł do blaszanego drwala i powiedział: Oz przysyła po ciebie, chodź ze mną. Blaszany drwal podążył więc za nim i wszedł do wielkiej sali tronowej. Nie wiedział, czy Oz pokaże mu się jako pani, czy głowa, ale miał nadzieję, że raczej jako piękna pani. Jeśli to będzie głowa, myślał, na pewno nie da mi serca, bo głowa przecież sama nie ma serca, więc nie ulituje się nade mną. A jeśli to będzie piękna pani, z całych sił będę ją błagał o serce, bo podobno wszystkie panie mają miękkie serca. Lecz gdy blaszany drwal wszedł do wielkiej sali tronowej, nie było tam ani głowy, ani pani, gdyż tym razem Oz przybrał postać najstraszliwszej bestii, która była prawie tak wielka jak słoń. I wydawało się, że zielony tron ledwie wytrzymuje jej ciężar. Miała głowę jak nosorożec, ale było w niej 5 oczu. Z ciała bestii wyrastało 5 długich łap i 5 długich, chudych nóg. Cała pokryta była gęstą, wełniastą szczeciną i nie można sobie wyobrazić naprawdę bardziej straszliwego potwora. Prawdziwe szczęście, że blaszany drwal nie miał serca, bo waliłoby mu ze strachu jak dzwon. Ale że cały był z blachy, wcale się nie przestraszył, choć poczuł się bardzo rozczarowany. Jestem Oz, wielki i straszliwy, powiedziała bestia głosem przypominającym grzmot. Kim ty jesteś i dlaczego chcesz się ze mną widzieć? Jestem drwalem z blachy, dlatego też nie mam serca. Nie potrafię kochać. Błagam cię, byś mi dał serce, żebym był taki sam jak inni ludzie. Dlaczego miałbym to zrobić? Zapytała bestia. Bo to proszę, a poza tym tylko ty możesz spełnić moje życzenie. Usłyszawszy to, Oz ryknął ponuro, a potem gburowato odpowiedział. Jeśli naprawdę chcesz mieć serce, musisz na nie zapracować. Jak? Zapytał drwal. Pomóż Dorotce zabić złą czarownicę z zachodu, odparła bestia. Gdy czarownica umrze, wróć do mnie, a dam ci największe, najczulsze i najmocniej kochające serce w całej krainie Oz. Blaszany drwal ze smutkiem powrócił do swych przyjaciół i opowiedział im o strasznej bestii. Wszyscy dziwili się, jak wiele postaci może przybrać wielki czarodziej. A lew powiedział: jeśli podczas spotkania ze mną będzie bestią, ryknę na niego najgłośniej jak potrafię i tak się przestraszy, że spełni moje życzenie. Jeśli będzie piękną panią, udam, że chcę na niego skoczyć i zaraz zrobi to, o co proszę. A jeśli będzie wielką głową, to mam go w garści. Będę toczył go po całej sali, aż obieca, że zrobi to, czego żądamy. Nie martwcie się więc, nie wszystko jeszcze stracone. Następnego ranka żołnierz z zielonymi bokobrodami poprowadził lwa do wielkiej sali tronowej i kazał mu stanąć przed obliczem Oza. Lew natychmiast przekroczył próg sali i rozejrzawszy się dookoła, dostrzegł, że przed tronem znajduje się ognista kula. Płonęła tak mocno i jasno, że ledwie mógł na nią patrzeć. Najpierw pomyślał, że może Oz przypadkiem wpadł do ognia i teraz się pali. Ale gdy spróbował podejść bliżej, ogień stał się tak silny, że opalił mu grzywę i lew, drżąc, przeczołgał się jak najbliżej drzwi. Wtedy z ognistej kuli dobiegł niski, spokojny głos, który wypowiedział te słowa. Jestem Oz wielki i straszliwy. Kim ty jesteś i dlaczego chcesz się ze mną widzieć? Lew odpowiedział. Jestem tchórzliwy lew, który wszystkiego się boi. Przyszedłem, żeby cię błagać o odwagę, bym mógł zostać prawdziwym królem zwierząt, jak mnie wszyscy nazywają.
Dlaczego miałbym ci dać odwagę? Zapytał Oz. Bo jesteś największym czarodziejem i tylko ty możesz spełnić moje życzenie, odparł lew. Przez chwilę ognista kula zapłonęła dziko, a głos powiedział: przynieś mi dowód, że zła czarownica jest martwa, a ja natychmiast dam ci odwagę. Ale dopóki ona żyje, musisz pozostać tchórzem. Lwa bardzo rozgniewały te słowa, ale nie mógł nic na nie odpowiedzieć. Kiedy tak stał bez słowa, wpatrując się w ognistą kulę, ta tak się rozpaliła, że lew podkulił ogon i szybko wybiegł z sali. Odetchnął z ulgą dopiero, gdy zobaczył czekających na niego przyjaciół. Opowiedział im o strasznym spotkaniu z czarodziejem. — No i co teraz zrobimy? — ze smutkiem zapytała Dorotka. — Mamy tylko jedno wyjście — odparł lew. — Musimy iść do kraju Winków, znaleźć czarownicę i ją zniszczyć. — A jeśli nam się nie uda? — powiedziała dziewczynka. — Wtedy nigdy nie będę odważny — rzekł lew. — A ja nigdy nie będę miał rozumu — dodał strach. — A ja nigdy nie będę miał serca — powiedział blaszany drwal. — A ja nigdy nie zobaczę ciocię i wujka Henryka — zasmuciła się Dorotka i zaczęła płakać. — Uważaj — krzyknęła zielona panienka. — Łzy spadną ci na zieloną jedwabną sukieneczkę i poplamią ją. Dorotka otarła więc łzy i powiedziała — Wydaje mi się, że powinniśmy spróbować, ale jestem pewna, że nie chcę nikogo zabijać. Nawet po to, żeby znowu zobaczyć ciocię M. — Pójdę z tobą, ale jestem za bardzo tchórzliwy, żeby zabić czarownicę — rzekł lew. — Ja też pójdę — oznajmił strach na wróble. — Ale nie będę zbyt pomocny, bo jestem przecież głupi. — Nie mam serca, by skrzywdzić nawet czarownicę — rzekł blaszany drwal. — Ale jeśli wyjdziecie, to oczywiście idę z wami. Tak więc postanowili wyruszyć w drogę następnego dnia rano. Blaszany drwal naostrzył siekierę na zielonym kamieniu i porządnie naoliwił sobie wszystkie zawiasy. Strach na wróble wypchał się świeżą słomą, a Dorotka na nowo namalowała mu oczy, żeby mógł lepiej widzieć. Zielona panienka, która była dla nich bardzo miła, napełniła koszyczek Dorotki przysmakami i zawiązała na szyi Toto zieloną wstążeczkę z dzwoneczkiem. Wszyscy poszli spać dość wcześnie i spali smacznie aż do rana, kiedy to obudziło ich pianie zielonego koguta, mieszkającego na podwórku na tyłach pałacu, i gdakanie kury, która właśnie zniosła zielone jajko.